Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Krynio i zapraszam was na kolejne spotkanie z Wiedźminem oraz z Geraltem. Co dzisiaj w planach? Nie wiem, co dzisiaj w planach. Dokończymy, tu widzę, jakaś misja się pojawiła. Dokończymy tą misję, zobaczymy o co chodzi. I jak dobrze pamiętam, już sobie zajrzałem, jeżeli się uda... Co to jest? Nie mam iść tutaj. Wiecie, mam DPI zmienione. O, tak będzie lepiej. Chyba tu po schodach. Jeżeli się uda, to z tego co pamiętam i sprawdziłem już sobie, będziemy dzisiaj robić, bo jesteśmy, jak dobrze kojarzę, nie medytacja, mapa. Wróciliśmy do Nowigradu ze Skellige. Tak, w Nowigradzie. I porobimy tutaj zadania wiedźmińskie, żeby posprzątać troszeczkę. Gotowy? Tak. Mam plan, jak dostać się do środka. Jeśli plan nie uwzględnia strażników, to pewnie będziesz chciał go zrewidować. Spokojnie, dopóki sami nie zaczną. Jesteście oczekiwani, zapraszam. Ciekawe, przez kogo i dlaczego? O co chodzi? No, synek, nie pij tyle, masz taką kluchę czerwoną, że to dramat. Czujcie się jak u siebie w domu. Wiedźmin. Zgadza się. Pozwólcie, że przedstawię wam moją żonę Letycję oraz dwójkę moich szkrabów. Wiecie, kim jestem. Ja słyszałem o was. Zadawaliście ostatnio dużo pytań na mój temat, a to zawsze zwraca uwagę. Z jakiej szkoły pochodzisz? Ze szkoły Kota. Obawiam się, że nie zostało nas wielu. No dobra. Wiedźmini nie mogą mieć dzieci. Ale mogą je adoptować. Ewentualnie przyjąć pod swój dach wraz z matką i uznać za swoje. No tak. Konkretna odpowiedź. Zrozumiałbym, gdyby Wiedźmin został najemnym zabójcą, ale kupcem? A czemu nie? Każdy z nas chciał kiedyś zmienić swoje życie. Ja nie poprzestałem na marzeniach. Ponoć żaden Wiedźmin nie umarł jeszcze w łóżku. Ja będę pierwszy. To się jeszcze okaże. Mój przyjaciel chciałby z tobą porozmawiać. Chłopcy, odprowadźcie Letycję i dzieci. Zostawcie nas samych. Goście chcą ze mną pomówić. Słucham. Rozmawiaj z nim, Geralt, bo mnie trafi szlak i zajebie skurwysyna po pierwszym słowie. Twoja żona wie, kim byłeś? Nie mamy przed sobą tajemnic. Każdego dnia modli się za mnie. I wiecie co? To chyba działa. Kurwa mać. Spokojnie, Lambert. W dniu oświadczyn wyznałem jej wszystko. Tamtego dnia zacząłem nowe życie z czystym kątem. Pamiętasz jeszcze Aidena? Wiedźmin. Zabójstwo w Elander. Dobrze opłacone, jak mniemam. Pamiętam. Jego i innych. Wszystkiego żałuję. Akurat z Aidenem było inaczej. Wbrew plotkom wcale nie mieliśmy go zabić, ale zostaliśmy do tego zmuszeni, gdy nas zaatakował. Jaka jest twoja wersja tej historii?
Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie córki Duke'a. Wziął pieniądze. Zawalił sprawę i wyjechał, gdy dziewczyna zmarła. Łżesz! Nie mieliśmy go zabić. Byliśmy windykatorami. Ponieważ nie miał pieniędzy, zażądaliśmy od niego mieczy. Odmówił. Doszło do awantury. Wien była na stanowisku snajperskim i puściły jej nerwy. Trafiła Aidena w oko. Potem zaczęła opowiadać własną wersję tej historii, żeby zatuszować blamasz. Wystarczy już tych opowieści. I co teraz? Wiesz co, Tauler? Nie wierzę ci. Moim zdaniem tylko udajesz skruszonego. Jesteś dobrym aktorem, ale mimo to ci nie wierzę. Właściwie nie wiem, po co ta cała gadka. Przecież przyszliśmy cię zabić. Nie wierzę mu i teraz co? Zabić go? Oszczędzić go? No, oszczędź go, niech se synek pożyje, tamtemu i tak nie wróci. Zostawmy go, chodź. Odjebało ci? Lambert, to jest jedna z tych sytuacji, kiedy trzeba opanować wkurwienie i zaufać przytomnemu przyjacielowi. Chodź! Kurwa, Geralt! Nie wiem, czy ci to wybaczę. Chodź, powiedziałem. Zawsze będziesz mógł tu wrócić. Dziękuję. Bardziej się zesrał, moim zdaniem, jak... Tłumacz się. Nie mam zamiaru. Po prostu uznałem, że Tauler nie zasługuje na to, żeby zamordować go z zimną krwią. Jeśli uważasz inaczej, możesz do niego wrócić. Beze mnie. Najchętniej bym ci przyjebał. Dawaj. Do zobaczenia. Za jakiś czas. Bywaj. Nie no, może mu nie wierzę, bo tu każdy przeciwko każdemu gada, ale z tego co kojarzę, całą sytuację, ale no tak we dwóch go zabić, to takie nie fair. Jeśli chce, to niech se wróci, niech se go tam zaciupa, zadźga i w ogóle poderżnie mu gardło w nocy, jak se tam chce, ale jakoś ja się nie widzę tutaj, akurat w tym wypadku w roli kata, nie? Nie wiem, tak jakieś mam odczucie, że ja się tu nie widzę w roli kata. Dobra, mapa świata. Aha, tu jest coś. Dobra. Gdzie to coś? Co to za zadanie mi się... Miłe złego początki nie. Najbrzydszy człowiek na świecie. No do tego wrócimy, poboczne, gwint, 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 kabaret. O, tu jeszcze mamy kabaret, co to jest? Wróć do Jaskra. No dobra, jak to jest tylko wróć do Jaskra, to oceńmy to. A, wróć do Tasaka, porozmawiać z nim o wyścigu. Dobra, no to te powroty sobie porobimy, bo widzę, że sporo tutaj takich misji jest. Wróci wisienkę na torcie. No ale dobra. Dokończmy to, co niedokończone. Gwint mi nie poschodzi, bo... Więcej pić! Zara! Dzielę się! No a jak był z tym uzdrowicielem? Uczyłem się nikomu nie wadą, aż tu nagle on się zjawił. Cicho być tam, gdzie jest ten? Dobra, będę musiał tutaj znaleźć tego... Bo tu chyba był ten elf, od którego... Zapraszamy do Kameleona! Dziś wielkie otwarcie!
Kolejny psy błędny. Proszę, proszę. Będzie występ wielkich cław. Zatem zaczynamy z G-dur i... No proszę, widzę, że ekipa nie próżnowała. Wyszło naprawdę nieźle. No, wyszło. Choć myślałem o czymś bardziej, no wiecie, w teatralnym stylu. Nie podoba ci się? A ja myślałam, że właśnie Boudoir przypadnie ci do gustu. To ty wybierałaś? On nie twierdzę, że tak jest źle. Po prostu inaczej to sobie wyobrażałem. Wiesz, jak się tak zastanowić, to masz rację. Tak, styl Boudoiru świetnie pasuje do kabaretu. Co za ty? A co z Latrekiem? Piskarz mija. Latrek powiedział, że je przyniesie. Powinien niedługo być. Świetnie. To będzie najlepsza promocja dla Kameleona. Nie mówiłeś, że chcesz zmienić nazwę. Szałwia i rozmaryn nie była zła, ale kojarzyła mi się z restauracją serwującą kuchnię temerską i z kelnerkami w strojach ludowych. Kameleon bardziej pasuje do kabaretu, no i wyraźnie sugeruje, że zmienił się charakter tego miejsca. Poza tym jakoś lepiej brzmi. Chyba wszystko już gotowe. Kiedy otwarcie? Wkrótce. Za godzinę zaczynamy próbę generalną. Skoczę tylko do domu po suknię. Dzięki za wszystko. Drobiazg. Wygląda na to, że moje marzenie o kabarecie się spełni. To jak, uczcimy to kolejką? Ja stawiam. Dzięki, jakoś nie mam ochoty. Jak chcesz. Ja się napiję. Majster mówił, że rozmawiałeś z Priscillą. Rozmawiałem. A mówiła może coś o mnie? Nie pamiętam. A czemu pytasz? Bez powodu. No, nie przypuszczałem, że dożyję tego dnia. Jaskier żyjący w monogamii. Zawsze żyłem w monogamii. Tylko często zmieniałem muzy. Priscilla jest następna do kolekcji? Nie, jest jej ukoronowaniem. Dobry, dobry. Ciekawi mnie jedna rzecz. Jak ci się udało wyciągnąć pieniądze od scholastyki? No, łatwo nie było. Tak ją rozochociło to nasze przedstawienie, że przez 4 godziny musiałem jej czytać płaszcz i szpadę. Czyli wy nie? Zwariowałeś? Za kogo ty mnie masz? Spójrzcie, oczywiście. A wie, jaki to dla mnie ważny wiek. Oczywiście, to nie robi się na bóstwo, a to... Naprawdę. Kobieca próżność nie zna granic. Mistrzu Jaskrze, Priscilla, ona... Co? Mówże, człowieku! Jest ciężko ranna. Ktoś się napadł, ranił. Zabrali ją do szpitala Wilmeriusza. Napadł? Ranił? Już idę. Geralt, pójdziesz ze mną, proszę. Jasne, chodźmy. Dramaciki się rozgrywają. Priscilla, wyjdzie z tego? Zapewne tak. Jej stan jest ciężki, ale stabilny. Przepraszam, jesteś krewnym pacjentki? Krewnym? Nie. Przyjacielem. Bardzo bliskim przyjacielem. Jaskier, tak? Wymawiała to imię w przebłyskach świadomości. Joachim von Graz, kierownik oddziału chirurgii. Do niedawna wykładowca Akademii Oksenfurskiej. Wystarczy tych uprzejmości. Co jej jest poza okiem? Wstrząs mózgu, obrzęk czaszki, nacięcie krtani, no i poparzenia wewnętrzne. Zwłaszcza w obrębie gardła i przełyku. Napojono ją jakimś żrącym płynem. Czyli to nie był napad rabunkowy? Nie, raczej dzieło jakiegoś szaleńca. Nie pierwsze zresztą. Skąd ta pewność? Widziałem podobne obrażenia już wcześniej, a są dość charakterystyczne, prawda?
Ponoć nawet w tym tygodniu w kostnicy wylądowało ciało z takimi ranami. I wyrwanym sercem. Wyrwanym? Czyli Priscilla też mogła? A ktoś prowadzi śledztwo w tej sprawie? To Novigrad. Tu na stosach kończą tylko niewinni. Geralt, wiem, że mam u ciebie 100 niespłaconych długów, że średnio raz do roku ratujesz mi skórę, ale muszę cię o to poprosić. Znajdź skurwysyna, który jej to zrobił. Znajdź i zabij. Nie musisz mnie namawiać. Chodź, pomyślmy o tym, co dalej, bo... Sugerowałbym oględziny ciała poprzedniej ofiary, o której wspomniałem. Sekcji jeszcze nie przeprowadzono, a jej wyniki mogą naprowadzić cię na trop. Nie dziwcie się tak, panowie. Jako lekarz wiem, jak ważna jest profilaktyka. Zamiast czekać na kolejne ofiary tego wariata, wolałbym go usunąć. Jak narośl. Dobrze gość gada. Tyle, że ta narośl, jak to pięknie ująłeś, nie będzie spokojnie czekała, aż ją usuniesz. Doceniam dobre chęci, ale chyba wiesz, w co się pakujesz. Wiem doskonale. I zapewniam, że sobie poradzę. Takich gwarancji łatwo się udziela. Zwłaszcza jeśli całe życie trzymało się w ręku skalpel, nie miecz. Spójrz na tę bliznę. No dalej. Wiesz, co zostawia takie ślady? Kiścień albo Morgenstern. Myślisz, że dostałem nim przy stole operacyjnym? Nie? No właśnie. Powtórzę, wiem, co robię i chcę pomóc. Myślisz, że wpuszczą mnie do kostnicy? Przez główne wejście? Na pewno nie. Ale można tam przejść kanałami. A często się tam zapuszczasz, doktorze? Tak często, jak wymagają tego działania profilaktyczne. Widzę, że praktykujesz ciekawe metody leczenia. Dość agresywne, rzekłbym. Pomówimy o tym po drodze. Jesteś gotowy? Tak, idziemy. Tak, gotowy. Dawaj. I zainteresowany. Nie odwlekamy już nic. Dorwę go, Jaskier. Choćby to był sam hierarcha Hemelfart. Dzięki. Miało być tylko zajść do Jaskra, nie? Przodem. To na czym polega ta profilaktyka, którą praktykujesz w kanałach? Od dłuższego czasu. Wyciągnij broń. Ach ty bezstrzeliaku! Baba wodna! O ty cholero! Gdzie ja mam tu? No dalej! Gdzie teraz? Do góry? Tak, już niedaleko. Priscilla. Jakie są rokowania? Tylko mów wprost, bez eufemizmu. Rany się zagoją, ale nie wiem, co będzie z głosem. Rozumiesz pewnie, że dla trubadurki to straszny cios. Taki, po którym można stracić chęć do życia. Możesz na to jakoś zaradzić? Na to może zaradzić tylko twój przyjaciel, Jaskier. Joachim von Graz. Po drabinie. Chodź, im szybciej się uwiniemy, tym lepiej. Bo? Śpieszysz się gdzieś? Ktoś może nam przeszkodzić, na przykład koronę, albo wielebny Nathaniel Pastowi. Dobra, szukamy trupa krasnoludzkiego cieci.
Wygląda, jakby dorwały go trupojady. Człowiek, to nie to ciało. Dobra, czyli gdzieś... No ale tu skarbów, fantów. Nie wiem, czy to mi przydatne do czegoś, ale to takie moje zbieractwo. Człowiek, to nie to ciało. Dobra, jeszcze tu pozbieramy i już bierzemy się za sprawdzenie tego. Nie to ciało. I też nie tutaj. To może tutaj. Zgrubienie na palcach, trociny w brodzie, ubranie lepkie od żywicy. To musi być on. Świetnie. Mam nadzieję, że nie robi ci się słabo na widok krwi. Nie robi. Zaczynaj sekcję. Od czego? Genitalia. Nogi, ręce, głowa. Przyjrzyjmy się jego głowie. Włosy śmierdzą spalenizną, jakby był w pożarze. Coś jeszcze przykuwa twoją uwagę? Poza tym, że wydłubano mu oczy? Dobrze widzę, że w oczodołach są ślady poparzeń? Tak. Jest jakiś szary pył. Popiół. Bardzo drobny. Morderca wydłubał mu oczy i wsadził do środka rozżarzone węgle. Na to wygląda. I patrząc na rany, wychodzi na to, że cieśla jeszcze żył, kiedy to się stało. Obejrzyjmy usta. Poparzenia, bąble. Jak u Pryszcilli. Widzisz, na krtani jest nacięcie. Faktycznie. Tak cienkie, że trudno je dostrzec. Zrobione je małym, bardzo ostrym narzędziem. Skalpelem? Tylko po co? Rana jest za mała, żeby spowodować wykrwawienie. Ale są też ślady obrzęku. Morderca... On chyba wykonał tracheotomię. Żeby ofiara nie umarła za wcześnie. Obejrzyjmy tułów. Co my tu mamy? Głęboka rana z lewej strony klatki piersiowej i blizna biegnąca przez brzuch. Otwórz jamę brzuszną. Uprzedzam, będzie mocno śmierdzieć zgnilizną. Walczyłem kiedyś po pas w głównie z zeuglem, więc wątpię by... Chwila. Co to za zapach? Formalina. Nowinka medyczna. W małych stężeniach znakomicie konserwuje tkanki zwierzęce. W dużych niszczy je. Jak kwas. To tłumaczy, czemu nie czuć rozkładu. I skąd się biorą poparzenia gardła i przełyku. Rzućmy okiem na tę bliznę. Rana jest długa i cienka. Od cięcia, ale krawędzie poszarpane. To bez znaczenia. Zobacz. Brak opuchlizny, sińców, stara sprawa. Pewnie wypadek przy pracy. Obejrzyjmy tę ranę. Rzeczywiście serce zostało wyrwane, a rana wypalona. Czekaj. Tu jest coś jeszcze.
Śledzione, wątrobę, co wyciągniesz? Co ci się spodobało? Co to jest? Kula? Jajo jakiegoś płaza. Salamandry? Nadpalone, ale w całości. Miałem na studiach zajęcia z herpetologii i nie przypominam sobie, żeby płazy składały jaja w trupach. Więc albo profesor Cochran się głęboko mylił, albo to sprawka naszego mordercy. Ręce, nogi, dobra. Nogi. Widzisz coś ciekawego na nogach? Kostka prawej stopy jest spuchnięta, a paznokcie połamane. Musiał bardzo mocno coś kopnąć. Tuż przed tym, jak kopnął w kalendarz. Nie wiem, czy to dobry moment na żarty. Wybacz. My lekarze mamy trochę inną wrażliwość. I słabe poczucie humoru. Obejrzyjmy dłonie. Te pręgi, to ślady po sznurze, prawda? Związano go. Tego bym się spodziewał. Nikt by nie wysiedział takich tortur bez więzów. Mówisz z doświadczenia? Z doświadczenia ofiary. Rok życia spędziłem w lochach Tretogoru. Ale to długa historia. Więc może innym razem. Widzisz ten nadcisk? Nosił pierścień, ale ktoś mu go zdjął. No to zajrzyjmy na te jajka w końcu, no. Chcę obejrzeć jego genitalia. Wątpię, żeby miały coś wspólnego ze sprawą. Przekonajmy się. Ściągaj mu spodnie i... Cholera. Raczej kiła. Wczesna faza, nie ma przerzutów. To może mieć jakiś związek? Tylko jako motywacja dla zabójcy. Starczy. Wiem już dość. W takim razie mnie oświeć, bo ja wciąż nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Jaki był motyw? Mord rytualny? Takie dziwne trochę. Miała być kara, nie do końca mi się to podoba, że to była kara. Szaleńcem, nie ma motywu. Motyw ma, bo serce wyciął coś, ta formalina. No dobra, pójdźmy w mord rytualny. Bo podobnie było z Priscillą, tylko nie dokończył, tylko co mu przerwało. Dobra, może w tą stronę. To rodzaj jakiegoś chorego rytuału. Widziałeś te oparzenia? Oczy, dziura po sercu, palący płyn. Wszystko kręci się wokół ognia. Wiecznego ognia. Warto byłoby jeszcze zbadać ten trop. Wiesz, jak on miał na imię? Fabian Meyer. A ja jestem Hubert Rake, koroner. Przyszedłem wykonać autopsję, ale widzę, że mnie wyręczyłeś, Joachimie. Jak zawsze, pchasz się gdzie nie trzeba i wciągasz w kłopoty innych. Kto to jest? Student z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mam do ciebie parę pytań. Dobrze, mów tylko prędko, bo wielebny Nathaniel przyszedł właśnie z wizytacją. Zaraz tu będzie. Starzy znajomi? Hubert uczył mnie podstaw medycyny dawno temu. I nie dość dobrze, bo pewnych prawideł do tej pory sobie nie przyswoiłeś. Na przykład, że rolą lekarza jest leczyć, a nie zbawiać świat. Nic się nie zmieniłeś. To komplement? Raczej stwierdzenie faktu. 30 lat i nic się nie zmieniłeś. Gdzie znaleziono ciało tego cieśli? To ważne. Prowadzicie śledztwo? Ekscytujące. Zginął we własnym warsztacie na południe od rynku. To tuż obok bramy do Zamurza, gdzie napadnięto tę biedną trubadurkę. Całe miasto o tym huczy. Wracając do cieśli. Ciało przyniósł nasz zbieracz zwłok, Eustachy. Możecie z nim porozmawiać. Widziałem go tu zaraz za rogiem koło... O, witam waszą wielebność. Co to za ludzie? Powiedziałem chyba wyraźnie nikogo nie wpuszczać pod żadnym pozorem. Wiem, ale przyjaciele zmarłego chcą odebrać ciało. Nie ma mowy, wyprowadzić ich natychmiast. Jak wasza wielebność sobie życzy. Panowie, proszę za mną. Wyjdziecie inną drogą. Czemu nas kryłeś? Kryłem siebie. Gdyby wielebny Nathaniel dowiedział się, że ktoś wlazł do kostnicy i pociął trupy bez jego pozwolenia, miałbym kłopoty. Ale o tym nie pomyślałeś, Joachimie, prawda? Jak zwykle. No, ale...
Może nie pochwalam waszej samowoli, ale też mi zależy, żeby ten morderca skończył na stryczku. Więc jeśli pojawią się jakieś nowe informacje w tej sprawie, odezwę się. Mhm, dzięki. To od tej lampki ci się ta bluzka nie zapali? Ten Nathaniel, co to za jeden? Szuja. Jak każdy, kto nosi szaty wiecznego ognia. Większość jest szujami, zanim je założy. To by się zgadzało. Przed wstąpieniem do kościoła Nathaniel był katem. Szczególnie lubował się w torturach kobiet. Potem hierarcha Hemmelfart mianował go nadzorcą kostnicy. Pośredniczy w kontaktach ze strażą, nadzoruje kremację, odprawia nabożeństwa pogrzebowe w świątyni na wyspie i tak dalej. Marzenie, nie praca. Mogłeś powiedzieć, że znasz koronera. Może byśmy sobie oszczędzili wycieczki przez kanały. Znam i dlatego go unikam. Tyle w tym temacie. Nie naciskam. Dziękuję, nie chodzi o to, że coś ukrywam. To po prostu stara rana i niezagojona. To co teraz zrobisz? Tropów jest wiele. Warsztat tego cieśli, zbieracz ciał, który go znalazł. Zaułek, gdzie napadnięto na Pryszcilnę. Mam co robić. Ja też, tyle że w szpitalu. Muszę tam wracać. Ale trzymam za ciebie kciuki. A ja mam na ciebie oko. Śmiertelne grzechy, dobra. Czemu zadanie mi się nie uruchomiło? Nie. Gdzie to jest? Znajomy z dawnych czasów. Właśnie to, użyj wiedźmińskich zmysłów, aby zbadać zaułek. Zacznijmy od znalezienia zbieracza zwłok. Skoro na Skellige nowy król, może się trochę uspokoją. Nie boli tak jak życie. Widzisz, to się przełączają te zadania. Ja dużo zadań wybierałem takich, co, że tak powiem, mi wskoczyły nagle. I kupę zadań jest niedokończonych. Więc tu się pojawiło nowe, to... Strach na ulicę wyjść. Niech moc wiecznego ognia będzie z tobą. Który to jest ten zbieracz? To nie ma przebacz. Eustachy! Eustachy? Zbieracz zwłok? Po czym poznałeś? Szósty zmysł. To ty przyniosłeś do kostnicy ciało Fabiana Mayera, zgadza się? Fabiana? A, ta, pamiętam. Jeden z tych bez oczu i serca, nie? Mieszka też nie miał. Jeden z tych? Było więcej takich ofiar? A było, było. Żebracy, bezdomne dzieciaki, uliczne kurwy. Pamiętam, jedna była taka gruba, że musiałem ją pokroić na kawałki, bo nie mieściła się do taczki. Wołali ją śliska lożka, bo... Pewne rzeczy lepiej zostawić domysłowi. Co się z nią stało? Jak to co? Wielebny Nathaniel kazał ją spalić. Wszystkie kawałeczki. Oj, żal, było żal. Żal? Czemu? Zresztą nieważne. Pewne rzeczy naprawdę lepiej zostawić domysłowi. Przeszukałeś Fabiana? No rzuciłem okiem, co mam po kieszeniach, żeby się nie zmarnowało. Mówiąc wprost, okradasz trupy. Mówiąc wprost, chuj ci do tego. Co, podatki będziesz mi naliczał? Poszedł won, mutant! Nie denerwuj mnie, bo zobaczysz krematorium od środka. Tknij mnie, a zaraz zlecą się strażnicy i potną cię na paski. Zobaczysz. Takiego gnojka jak ty nie będzie im się chciało ratować. To są bystrzy chłopcy. Bystrzejsi od ciebie. Wiedzą, że ze Eustachem trzeba żyć w zgodzie. Bo każdy kiedyś umrze, a ode mnie zależy, gdzie skończy ciało.
grobie, krematorium, czy gdzie indziej. Sugestia 2. Wrócę do ciebie za chwilę. Bo chyba mam punkty doświadczenia do wydania. Mam chyba punkty doświadczenia do wydania. Nie mam. Które to ta sugestia? Akcji, to jest spalenie. Nie. Art to jest wiatr, to jest sugestia. Quen. Dobra. Może teraz z nim pogadam, może teraz mi wskoczy. Ej, chodź tu, jak nie, to mu zapłacę i odkryję to. Co, nie załapałeś? Nic ci nie powiem, dziwolągu. O! Mów, co przy nim znalazłeś. Tak, jak sobie życzycie. Drobiazgi. Pierścionek ze szklanym oczkiem, drobniaki i jakiś liścik. No, patrz. No, dobry pergamin, cielęca skóra. Zetrę litery i sprzedam jak nówkę. To ludzka skóra. Priscilla. Imię kolejnej ofiary. Gdybyś oddał ten list, komu należy, może nic by jej nie było. A mnie akurat obchodzi, co się stało jakiejś Preszczyli. Mało to bab w mieście. No. Kurwa, za co? Za pobyle za co? No. Za kobyle caco. Panie, szkoda gadać. Co to się stało? Wieczorem widziałam, jak w ringu się dostało. Mało ich tu w mieście grasuje. W zmroku lepiej w domu siedzieć. Zaułek prysili. Nie. Nie, 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 nie. Miejsce śmierci cieśli. Najpierw zbadamy, które to jest. Tamto, dobra. Trzeba było tylko znak zmienić. Ja zapomniałem, bo... Ja nie wykorzystuję tych... Nie wykorzystuję tego, żeby walczyli... Za... ze mną, tylko właśnie ta sugestia jest bardziej mi potrzebna. Gdzie tu wejść do tego zaułka? Idzie, chyba idzie. Zamknięte, czyli trzeba do zaułka się dostać inaczej. No bo zapukaj, ale bez pukania dojdę. Gdzie jest ta mapa? Nie dojdę, czyli tak czy tak muszę tu jakoś wejść. No to dobra, idziemy zapukać. Bo to bez sensu takie ganianie dookoła. Puk, puk, dzień dobry. Jest tam kto? Won, bo psami poszczuję! Czarny!
Strzyga! To pana! Spokojnie. Chodzi o Fabiana Meyera. Szukam jego mordercy. A, chyba że tak. Siad, głupie kundle, spokój! No, wchodź pan. Tylko powoli, bo jeszcze pogryzą. Urocze zwierzęta. Pan chyba żartujesz. Sam się bydlaków boję. No, ale lepszy pies, choć szczeka od złego człowieka. Masz kogoś konkretnego na myśli? No, raczej. Sukinsyna, który załatwił Fabiana. Jak tylko zabrali stąd ciało, poszedłem do kolegi, co hoduje psy do walki i kupiłem te dwa kundle. Sporo mnie to kosztowało srebra, ale przynajmniej śpię spokojnie. Z kim mam przyjemność? Z bratem nieboszczyka. Gus mnie wołają. Prowadziliśmy razem warsztat Meyer i Meyer. Teraz będzie po prostu Meyer. Teraz, panie, to będzie likwidacja. Jak tylko znajdę kupca na tę budę, wracam do Mahakamu. Zawsze bliżej rodziny, czy tego, co z niej zostało. No, to co chcecie wiedzieć o Fabianie? Twój brat miał jakiś wrogów? Ktoś go nie lubił? Groził mu? Nie, to on raczej groził takiej jednej. Fabian był dobry krasnolud, fachura jakich mało. Ale i straszny kurwiarz, co odłożyliśmy pieniędzy, mówiłem, kupmy nowe narzędzia dobrego drewna. Ale nie, brał mieszek i jazda na dziwki. Potem chodził za taką jedną, wołał, to przez ciebie trefna suko ludzka szmato i inne takie bezeceństwa. Ale o co im się rozchodziło, to nie wiem, może się zakochał. Wiesz, gdzie ją znajdę, tę trefną? Na cmentarzu. Umarła parę dni temu, ale spokojnie, w łóżku jej Alfons mówił, że na grypę. Powiedz, co wiesz o morderstwie, po kolei i ze szczegółami. To było tak. Wracam z robót w Oxenfurcie i widzę nad miastem słup dymu. No, myślę, znowu przegapię, jak palą jakąś babeczkę, szlakby to. Ale to nie na rynku był ogień, tylko u nas. Widzisz te ślady sadzy? Tam się paliły nasze rzeźby. Ludzie zlecieli się do pożaru i znaleźli Fabiana o tu obok. Jak dotarłem, już go ładowali na wózek. Rozmawiałeś z sąsiadami? Widzieli wcześniej coś podejrzanego? Coś słyszeli? Mówili, że nie. A nawet jakby słyszeli, to i tak by nie pomogli. W Nowigradzie ludzie przejdą obok krwawiącego dziecka na ulicy, żeby trzewików nie pobrudzić. To co ich obchodzi, byle krasnolud? Dobra, dość gadania. Muszę się tu rozejrzeć. A proszę, tylko nie drażnijcie psów. Dobra, nie biegaj, tylko chodź. Kazanie zatroskanego. Weź to przeczytaj. Pomnijcie, dobrzy ludzie, że ogień może być dla was tak błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Przy ogniu można się ogrzać. Na ogniu strawę można przygotować. Ogniem można monstra w mroku żyjące odpędzić. Równie dobrze ogień może sparzyć, spalić, spopielić. Dlatego w zgodzie z żywiołem żyć trzeba i wiecznego ognia przykazaniami. Kto je lekce sobie waży, kto je ignoruje, kto je wyśmiewa, ten wśród płomieni żywota dokona. Weźcie do serca moją radę, dobrzy ludzie, albo czynów swych konsekwencje poniesiecie. Zatroskany. Ciekawe. Plamki krwi. Tu właśnie leżał Fabian, jak go znaleźli. Morderca ciągnął tędy coś ciężkiego. Rzeźby albo ciało. Mogę wejść do warsztatu? Nie zaglądałem tam, odkąd znaleźli Fabiana. No ale jak chcecie, to otworzę. Dobry synek.
Kolejne ślady krwi. Tutaj też jest jej mało. Na pewno się nie wykrwawił, chyba że ktoś pozbył się większości krwi. Meble powywracały tylko po ślad jak po kopnięciu. Formalina. Wątpię, żeby to Fabian jej używał. Oczy ludzkie, zgniłe do szczętu. Nic tu więcej nie znajdę. No dobra, nic nie znalazłem. Wychodzimy stąd. Nic tu po mnie. Ech, jakby można było uciec. Baba na tronie? Tylko ci ze Skellingiem mogli dojść. Ej, Wiedźminie, koroner was wzywa, jest kolejna ofiara. Kazał przekazać, że główne drzwi będą dla was otwarte i że macie przyjść jak najszybciej. Dobra. To najpierw sprawdzę jeszcze zakątek, gdzie znaleziono pisidle. Ej, przystojniaczku. Koksownik? O tej porze roku? Znam ten zapach. Formalina. Braćko! Tej siostra, to on? Skąd pan wiedziesz? Już zobaczymy, co zrobi. Dalej, kurwa! Razem! Bić skurwysyna! I dawaj miecz, wyciąg! Ty psi synu! No, daj mi kłena. Śmierć za śmierć! No to się wjebałeś! Zajdźcie go od tylca! Noż kurwa, zaraz mnie zabiją! Jesteś już ścierwem! Jeszcze coś? Jeszcze i mnie oprawisz? Takiego zboczeńcu! Dziwki potrafią się bić, o! Spokojnie, nie zrobi ci krzywdy. Co tu robisz? Zemsty szukam. No co się gapisz? Nie słyszałeś, że zabójca zawsze wraca na miejsce zbrodni? To zaczailiśmy się z braciszkami, żeby go powitać za pryszcilę. Prawie ją zamęczył, sukinsyn. Wiem, przyszedłem tu, bo szukam jego śladów i ludzi, którzy mogą coś wiedzieć. Ja tam niewiele wiem, ale co wiem, to powiem. To gadaj. Pryszcilla była twoją przyjaciółką? Przyjaciółką? Nie, ale widziała we mnie więcej niż tylko głupią kurwę, a to już coś. Zamierzałam skończyć z burdelami, znaleźć jakieś przyzwoite zajęcie. Ale nikt mnie nie chciał, ani na praczkę, ani na służkę, ani na kucharkę. Jakbym jakiś trąd miała. A Pryszcilla? Ona była inna. Miałam zagrać w jej sztuce, wiesz. Inne aktory się bały, bo tam jakieś żarty z wiecznego ognia były. Świszcząca zocha na scenie, wyobrażasz to sobie? No, ale koniec marzeń. Wracam pod latarnię. Przykro mi. Można mieć gorszą robotę. Przynajmniej tak sobie mówię. Wiesz, że Pryszcilla nie była jedyną ofiarą? O, kochanieńki, pewnie, że wiem. To się nie zaczęło wczoraj. Inni już tak ginęli. Żebrasy, dziewczynki, sieroty. No ale kto by się nimi przejmował, nie? Ludzkie śmieci. Tak o nas mówią strażnicy. Pamiętasz imiona tych ludzi? Oni nie mieli imion. Łysy, kudłaty, rybka. Tak ich wołali. Nie mieli rodziny ani przyjaciół. I dawno ich już spalili. Na razie. Muszę się jeszcze rozejrzeć. Nie przeszkadzajcie już, jeśli można prosić. Pewnie staniemy grzecznie z boku, tylko powiedzcie, jak się tu czegoś dowiecie. Ale mi dzwoni.
Ze strachu taki blady jesteś? Męska stopa. To mógł być morderca. Nacisk napięty. Ludzko się. Może prysili. Pomnijcie dobrze, ludzie, że światło przez ogień rzucone każdy mrok rozproszy. Każde kłamstwo objawi. Każdego niegodziwca wskaże. Nie umkną przed jego światłem nawet doplery, co kształt zmieniają. Nie umkną wiedźmy i czarownice, które prostym ludziom w umysłach bełtać pragną. Nie umkną ladacznice, które wdziękami swemi oczy mydlą. Porzućcie tędy zgubne, a niemoralne, magiczne arkana. Ciało swe skromnie skrywajcie, myśli niecnych nie prowokujcie. A monstra i grzeszników straży wiecznego ognia wskażcie, albo i was jego płomienie strawią. Zatroskany. Mam swoje podejrzenie. Tak wam powiem. Ja mam swoje podejrzenie, ale... No cóż. Czy mi coś jeszcze powiesz? No, co tam? Dobra, bywaj. Na razie. Mam mordercę do złapania. Mam podejrzenie i uważam, że to będzie... będzie lub może być ten, co przyszedł. Nie to! Do cholery. Dobra, daj mi godzinkę... medytacji. Dobra, gra została zapisana i lecimy. Porozmawiać z koronerem. Ja podejrzewam, że to będzie ten przemiły gościu, co przyszedł do koronera. Z tych odwiecznego ognia. Takie są moje przypuszczenia. A przynajmniej jednemu jest wesoło. Na straż uważaj, gorsi od reketierów. Chłopie! Co cię po dupie ktoś drapie? Zdeło cię? Wejdźcie, panie Wiedźmin. No i wchodzimy. Coś ci tu chyba lewituje. Strzała? Był. Ciekawe, bardzo ciekawe. Lewitujące to coś, no. Ale redzi mają w zwyczaju do lewitujących rzeczy. Tu chyba było do tego koronera. O, Geralt, tak dobrze, że jesteś. Czekałem na ciebie z sekcją. Miły gest. Zwłaszcza, że nie wydawałeś się zachwycony moją poprzednią wizytą. Postawiłeś się niezapowiedziane i w wątpliwym towarzystwie, a do tego miałem na głowie wielebnego Nathaniela. Teraz nasz duchowy opiekun wyjechał za miasto w jakichś interesach. Wiem już, kim jesteś i jaki cel ci przyświeca, więc z przyjemnością pomogę w śledztwie. Swoją drogą, czemu jesteś skłócony z von Gracem? Bo wylądował przeze mnie w więzieniu. Widzisz, Joachim przewodził w 1242 studenckim protestom. Brutalnym i nierozsądnym. Zaczęli ginąć ludzie, Wiedźminie. Tych, co nie chcieli wolności, równości i braterstwa, znajdowano czasem w rynsztoku. Z gardłem podrżniętym od ucha do ucha, z chirurgiczną precyzją. Joachim był moim ulubionym studentem, ale musiałem coś zrobić, więc doniosłem. Potem sam odszedłem z uniwersytetu i zacząłem pracę w kostnicy, gdzie nikogo nie obchodzi moja przeszłość. A Joachim... ironia losu. Po latach został kierownikiem zakładu, który stworzyłem. Ile von Gratz ma lat? 50? 60? 53, zdaje się.
Czemu pytasz? Młodo wyglądasz jak na jego nauczyciela. Nic dziwnego. Od lat siedzę w ciemności, chłodzie, w oparach różnych balsamów i środków konserwujących. Słowem, pracując z trupami, żyje się dłużej. Zabawne, prawda? Nie układa ci się z Nathanielem. Jest bardzo mało ludzi, którym się z nim układa. To okrutny i porywczy człowiek. Raz wpadł tu, złapał za skalpel, który właśnie dezynfekowałem w ogniu i przejechał mi nim po plecach do kości. Bo zapomniałem zamknąć magazyn na kłódkę. Ciężko polubić kogoś takiego, prawda? No tak, ciężko polubić. Kim jest ofiara? Kto zginął tym razem? Joris Aquinus, wykładowca teologii Akademii Oksenfurckiej. Znaleziono go dziś rano w mieszkaniu na katafalku ułożonym z książek. Jakieś konkretne tytuły? Zdaje się, że wszystkie woluminy traktowały o wiecznym ogniu i były krytyczne wobec jego doktryn. Tak, w Nowigradzie to grzech śmiertelny. Zacznijmy sekcję. Chętnie. Obrażenia wskazują na stały modus operandi. Ofiara została skrępowana i napojona formaliną. Następnie sprawca usunął oczy, w ich miejsce włożył żarzące się węgle, by wreszcie otworzyć klatkę piersiową i... A to co? Pergamin? Z ludzkiej skóry. To wiadomość od mordercy. Imię kolejnej ofiary. Patrycja Wegelbud. Znasz ją? Tak, byłem nawet w jej posiadłości razem z... Muszę do niej jechać. Teraz. Do następnego, waszmość. Dobra, jak daleko do tej Patrycji? Ale dobra. To tak szybko, 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 żeby było szybko, 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 szybko. To tutaj na rynek. Tutaj na rynek, tu gdzieś ten punkt szybkiej podróży musi być. Kiedy ja nie miałem pojęcia, że ona się para magią. Niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności. Dobra, to będzie szybciej jak na płotce. Dej mi to do Wegelbudów. A ty tu czego? Muszę porozmawiać z Patrycją Wegelbud. Tobie się zdaje, że byla Obdartus może? Grozi jej śmierć. Albo mnie wpuścisz, albo będziesz ją mieć na sumieniu. A jak pozwolę ci wejść i okaże się, że zmyślasz, wywalał mnie na zbity pysk. Wydawało mi się, że strażnik ma za zadanie chronić klienta, a nie własny tyłek. Niech będzie. Zaprowadzę cię do pani Wegelbud. Tylko żadnych numerów. Rozumiemy się? O, Geralt, jaka miła niespodzianka. Wcale nie taka miła. Muszę się widzieć z twoją matką, grozi jej śmierć. Śmierć? Nie żartuj. Widziałam mamę dziś rano. Była smutna, owszem, ale w dobrym zdrowiu. Śledzę seryjnego mordercę i mam podstawy, żeby myśleć, że twoja matka będzie jego kolejną ofiarą. Nawet jeśli, to nasza straż. On zabija w wyjątkowo okrutny sposób. Torturuje. Wyrywa serce. Sprawdźmy, co z nią, na wszelki wypadek. Ciężko mi w to wszystko uwierzyć, ale widzę, że nie żartujesz. Pozwól za mną. No rany, ta agitacja cała taka. Ognisko jak na Beletein, tylko pora roku się nie zgadza. Pamiętasz, jak mówiłam, że moja matka jest smutna? Widzisz, przeżywa kryzys wiary, dość poważny. Byłyśmy w Nowigradzie, Patrycja zobaczyła stosy na rynku. Całą drogę powrotną milczała.
Kazała wynieść święte pisma, insygnia, relikwiarze i spalić. A potem zamknęła się u siebie. Przyspieszmy kroku. Jakby mi syna zabili, a teraz na ulicę wyrzucą. Ach! Słyszysz? Cisza, spokój. Wszystko w porządku. Mimo to wejdźmy do środka, żeby się upewnić. Nie odpuszczasz, co? Niech będzie. Ale zaczekaj tu, bo mama na pewno nie ma nastroju na gości. On wybiegł drugimi drzwiami. Łap go! Rozdzielić się! Morderca wciąż tu jest! Dobra, tu był. To on! Brać go! Zatańczmy. Jaja sobie ze mnie robicie! Co jest? Morderca uciekł? Wiesiek, czy się Wiesiek wypłaszczył? Stój, bo dostaniesz bełtem w kiszki! Słuchaj, macie nie tego człowieka, co trzeba. Nie ze mną te numery. Zabieram się do dziedziczki. W sumie zabójca i tak już uciekł. Prowadź, bohaterze. Dorwaliśmy go, pani Ingrid. Było ciężko, ale... Opuść te kusze, zanim sobie zrobisz krzywdę. Ten człowiek jest niewinny. Pani wybaczy, widziałem, że biegnie, to pomyślałem, że uciekał i... Gonił i by dogonił, gdybyś nie wszedł mi w drogę. Zejdź mi z oczu natychmiast! Moja matka! Czemu jej to zrobiono? Czemu? Bo obraziła wieczny ogień. Tylko to ją łączy z poprzednimi ofiarami. Ingrid, wiem, że to dla ciebie trudna chwila, ale zabójca ma w zwyczaju zostawiać przy ciałach list, wskazujący kolejną ofiarę. Czy mogę? Dobrze, ale zrób to beze mnie. Nie chcę już jej oglądać w tym stanie, nie chcę jej tak zapamiętać. Niech to będzie ostatnia ofiara, proszę cię. Połamane paznokcie i sińce, broniła się. Pewnie dlatego zeszło mu się dłużej i prawie wpadł. Jest wiadomość. Słodka Aneke, kuternoga Katarzyna. Robi się bezczelny. Nie dość, że podał imię, to jeszcze i miejsce. Tym razem nie ucieknie. Obrażenia jak u poprzednich ofiar. Nie ma co badać ciała, trzeba gnać do kuternogi. Nie pociesz się w tej kurcie. O! Drań! Gdzie wyjście? Tu wyjście. Nie błogiń! Geralt, nie błogiń! Dobra, gdzie ta kuternoga Katarzyna? Tu! Oto rynek najbliżej. Przeziębiłem się. Nie szwędaj się tu. Ugh.
pierwszym okiem upiesimy. No wchodź! Co ty robisz? Powaliło cię. Słodka Anneke, gdzie ona jest? Na górze. Ale ma ważnego klienta, nie przeszkadzaj. Jak tam, złotko? Żyjemy w materialnym świecie. Gdzie ona jest? Ja jestem materialistką. Na tej imprezie całą sobie hierarcha zgotował to wszystko. Jeszcze wyżej. Dziewczynki z całego miasta, rodzinka, karłupa, nawet koni, paci, zamorski kraj. Nikt cię nie usłyszy, kurwo, nikt. Za to ciebie zaraz będzie słychać w całym mieście. Dobrze myślałem. Znowu, a ja nie lubię, jak mi się przeszkadza. Miałem się zabawić ze słodką Annekę. Sprawić, żeby nie była już taka słodka. Ale mogę wpierw zająć się tobą. Najpierw powiedz, czemu to robisz. Dla przyjemności. Satysfakcji. To można osiągnąć z dziwkami tradycyjnymi metodami bez zabijania, wierz mi. Kto mówi o zabijaniu? Może skończyłoby się na paru oparzeniach trzeciego stopnia. Ta różowiutka skóra pięknie będzie się przypiekać. Daruj sobie kłamstwa. Widziałem, jak kończą twoje ofiary. Ty nigdy nie odpuszczasz. Chyba, że ktoś ci przeszkodzi. Jak teraz. A o czym ty pieprzysz? O morderstwach. To ty zabiłeś Fabiana Meyera, Patrycję Wegelbud i wielu innych. Bzdura. Coś ci się pomyliło, przybłędo. Grzeczniej, bo wsadzę ci ten pogrzebacz w dupę. Chodź, zabierz mi go, przybłędo. No, mutancie. No, jesteś wolna. Dziękuję. Dziękuję, gdyby nie wy. On spytał, czy robię wszystko. Powiedziałam, że za dodatkową opłatą i owszem. Wtedy tak się uśmiechnął, że aż mnie ciarki poszły. I uderzył mnie mocno, aż zemdlałam. Jak doszłam do siebie, już mnie związał i grzał pogrzebacz w ogniu. Spokojnie, już cię nie skrzywdzi. Nikogo nie skrzywdzi. Ale dalej mi tu coś nie pasuje. Albo głupa palił. Bo on mi się wydawał najbardziej podejrzany. Tylko też jakoś tak... taki niedosyt mam. Dobra, nie zbieram tego, tu same śmieci są. Masz wulgarność wypisaną na twarzy. Ej, chcesz zakutasić? A co byś powiedziała na zabawę w trójkę? Mam sobie wziąć jakąś koleżankę do towarzystwa? No, chodzi o nam raczej o to, że nas będzie dwóch, a ty jedna. No tak, jesteście tak pijani, że jeden z pewnością nie poradziłby sobie nawet z kibicą. No dobra, idziemy do jaskra. Tak kurczę, mi nie do końca odpowiedzi jeszcze udzielił i tak mam taki niesmaczek trochę. Bo liczyłem na więcej od niego.
Liczyłem na więcej, że coś więcej doda, coś więcej wyjaśni. On niewiele wyjaśnił. Może to tylko kwestia dialogu, że źle wybrałem. Ale no dobra. Więcej pić, już wam powtarzam, to jest najlepsza receptura. Jeszcze będę musiał tego znajomego elfa znaleźć. No proszę, kolejny dziwotwór. Jakoś tak dziwnie tu nie wejdę. Wszedłem. Aha, to tak jakby gdzieś na górę. Jak? Lepiej. Prawda? Tak. Załatwiłeś tego, o co prosiłem? Mhm, po wiedźmińsku. Dziękuję, Geralt. W imieniu swoim i Pryszcili. Zrobiłem swoje. Teraz twoja kolej, żeby o nią zadbać. Zadbam. Zobaczysz, wykuruję ją lepiej niż driady z Brokilonu. Zaczęła już mówić. Miła niespodzianka. Prawda? Profesor von Graz mówi, że rany goją się na niej jak na trolu. Niezbyt eleganckie porównanie, zgoda, ale budujące. Może nawet będzie mogła wrócić do śpiewania. Kiedyś. Na razie spróbujemy występów w duecie. Priscilla zagra na lutni, a ja zaśpiewam. Jaskier i Cyraneczka. Brzmi dobrze, nie? Bardzo dobrze. Powodzenia, Jaskier. Na scenie i poza nią. Tak, Geralt? Czemu Uniwersytet w Oxenfurcie jest zamknięty? Bo Radowidowi tak było na rękę. Nie słyszałeś tej historii? Rektor przyznał mu doktorat, honoris causa. Radowid przyjechał, założył togę, odebrał dyplom. A jak już było po wszystkim, wsadził cały senat i dziekanów do pudła. Żeby, wiesz, nie siali fermentu. Od tego czasu siedzę w szpitalu Wilmeriusza. Ale może dobrze się stało. Więcej się przydam ze skalpelem w ręku niż za katedrą. Dorwałem mordercę. To był Nathaniel. Dorwałem go w Katarzynie, jak brał się za kolejną ofiarę. Karczmarz wołał, żebym nie przeszkadzał. Ważny klient. Myślałem, że nic mnie już w Nowigradzie nie zaskoczy. Ale widać się myliłem i to bardzo. Dzięki, Geralt. Gdyby nie ty, to by się nigdy nie skończyło. Hubert opowiedział mi o twojej przeszłości. Była jeszcze barwniejsza niż przypuszczałem. Mów wprost, Geralt, albo nie zawracaj mi głowy. To prawda, że w tamtych zamieszkach na uniwersytecie ginęli ludzie? Za twoją sprawą? Byłem młody i głupi. Myślałem, że lepsza przyszłość jest warta każdej ceny, choćby ludzkiego życia. Ale to stare grzechy, grzechy, które już odpokutowałem. Dobra, bywaj. Bywaj. To ja teraz sobie muszę znaleźć kolejne zadanie. To już miały być wiedźmińskie, ale poboczne jeszcze są. Znajomy z dawnych czasów. Wściekłe pięści Nowigrad. Z krawcem. A, to 30 level. To nie, to jeszcze daleko tam. Czarna perła. To trzeba będzie, ale... To jeszcze...
Zawieź narzędzia Fergusowi. Dobra. Ale tu jeszcze coś było. Nie, to nie. Stocz walkę. Jeszcze gdzieś tu coś było, ale to już się skończyło, czy wiedźmińskie to były? Wiedźmińskich jest dużo. O, wyścigi, tak. Wróć do Tasaka i pogadaj z nim. Dobra. Mapa świata. Tu jest Tasak. To idźmy pogadać do Tasaka. Może się okazać, że znowu coś trzeba będzie. Dobra, którędy do Tasaka? A co? Też sobie splunę. To wydaje mi się, że wszystkie poboczne podokończam, co niedokończone, co jest znowu? To, co przypuszczałem. Serce, węgle w oczodołach, usta poparzone formaliną. Znajomy widok. Jest i list. Szukałeś sługi wiecznego ognia, ale płomienie cię oślepiły. Zaraza, to nie był Nathaniel. No właśnie mówię, że mi coś tu nie pasowało. Zatroskany. Dobra, wrócę do Tasaka. I zaraz zobaczymy, czy wskoczyła misja jeszcze na znalezienie tego mordercy, bo mi coś... W tak pięknych okolicznościach przyrody. No, a jak był z tym uzdrowicielem? Coś mi w tym nie pasowało. Proszczej, gdzie tu może być ten stół płatnerski, kamień szlifierski, kurczę, gdzie jest kowal, tu jest kowal, dobra, później do kowala. Ze strachu taki blady jesteś? Ej ty, widziałeś jakieś cielęcinki? To jak będzie? Nie mam już ochoty na wyścigi. Szkoda, bo właśnie tracisz kupę kasy. Zostało jeszcze trochę czasu. Wróć, gdy zmienisz zdanie. Aha, czyli tu jest to z wyścigami. Dobra, dawaj, zróbmy te wyścigi, będzie z głowy, zejdzie to zadanie. Trzeba było coś... Zgoda, będę się ścigał. Pięknie, bardzo się cieszę. Tylko mnie kurwa nie zawiedź, bo mam zamiar postawić na ciebie małą fortunę. Idź się przygotuj. Wypij napar z rumianku, czy co tam się robi. Palio, to przede wszystkim gonitwa o honor. Ktokolwiek wygra, prócz nagrody zdobędzie szacunek. Przygotujcie się! Start! No! Nienawidzę takich rozgrywek.
Już nie doszli, zaraz mi się Queen zmęczy. No nie ma ich jak tu przyblokować i gdzie. No kurde, wierzchowiec mi pada. No dawaj, 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 dawaj. Tutaj. No nie, no przed samą metą się dałem wyprzedzić. Nie, to nie była meta. Gdzie ta meta? Dawaj, bo mi się Queen męczy. O rany, to jest dramat. No dawaj, 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 dawaj. Tasak miał nosa, gdy cię werbował. Gratulacje. Fart. Wolni. Fartem wygrałem. Daj dzioba, Geralt. Nie, no to nie, cmoknę sobie płotkę. To było piękne. Co z moją zapłatą? Wiesz, kurwa, nikt w życiu nie zasłużył na pieniądze bardziej niż ty dzisiaj. Straż świątynna! Chodu! Trzeba stąd wypierdalać. Dzięki, Geralt. Rzucić broń! Rzucić! Szlachtuję! Rozumiem, że mnie to nie dotyczy, nie? To mogę sobie iść. Dobra, a nie wskoczyło mi zadanie, a niech szlachtują. Nie ma, czyli dalej się nie dowiem, co to za... Czarna perła, gdzie to jest? Znajomy z dawnych czasów. Dobra, kończmy to, co jest na blisko. Tutaj. Dobra. Dacie sobie rady, ja pieniądze wziąłem. To skandal! Trzymacie nas kłótnia, owoce mi na wozie giją! Dobry, może być, druga połowa dnia upłynie, ty będziesz gnił w pierdol. Mnie tam nie było, ja nic nie wiem, ja sobie stałem, tylko z boku przyglądałem się. Od teraz każdy twój ruch jest obserwowany. Pierdolicie, Hipolicie. Dobry szajs. Książkę z czerwoną okładką za pomocą wiedźmińskich zmysłów. Czyraki. Jak leczyć? Studium naukowe z przyrzeganiem? Czyraki, jak leczyć? Studium naukowe z przyrzeganiem. Mój manifest, to pewnie ta. W środku jest jakiś list. Moribunda, ostatnia podobizna wampira. Tyromancja albo szlachetna sztuka wróżenia z sera. List od Wiedźminie. Ocenie możliwości są
Wydarzenia moje prawdopodobnie i bardziej prawdopodobne. Moje prawdopodobne i bardziej prawdopodobne. Nie jest to łatwo wyłonić te pierwsze. Nawet jeśli sięga się umysłem przez czas i przestrzeń. Zostawiłem dla ciebie ten list z nadzieją, że jednak natkniesz się na niego, albowiem muszę cię przestrzec. Ludzkość jest zagrożona, zagłada od białego zimna, nie jest rojeniem elfiej wariatki. Być może zdołam cię przekonać osobiście, jeśli nie, polegam na tym piśmie, które przeczytasz po latach, wiedząc więcej niż w czasach, kiedy się spotkaliśmy. Wiedz, że dla świata nie ma innego ratunku, niż przygotować całą ludzkość do zagłady. Stare podania mówią, że dziecię starszej krwi może oddalić niebezpieczeństwo, ale ja próbowałem i zawiodłem, najpierw niby ona, a dobra. Od tamtego czasu podąża za mną straszliwa zjawa, upiór w koronie, widmo mojej porażki. Byłem wybrańcem, ale wybraniec zawiódł, cała nadzieja w tobie i twoim bractwie. Gdy nadejdzie czas wilczej zamieci, ludzie zginą, a przeżyją tylko nadludzie. Twoim obowiązkiem jest dać światu nadludzi. Cokolwiek o mnie myślisz, nie zawiedź, jak ja zawiodłem. A! No dobra. Dobra, najpierw to ja sobie znajdę... Albo nie, jeszcze tu mam jakieś zadania. Idź do... Nie. Gwinty, ściekłe pięści o wysoką stawkę, gwint. Mistrz płatnerstwa. Zawieść narzędzia. Gdzie to jest zawieść narzędzia? Na podzamcze. Dobra, na podzamcze jeszcze tylko... A, mam tutaj. Mam tutaj. Dobra, punkt szybkiej podróży. Udajemy się na podzamcze. Tak w ogóle coś tu jeszcze jest takiego... Nowego, coś się pojawiło. A, nawiedzone miejsce. Dobra. Na podzamcze. Za jakie grzechy bogowie skarali mnie taką kompanią? Czym mogę służyć? Jakiś czas temu byłem na Undvik i znalazłem to. Niech mnie kuna trąca! Wyglądają jak prawdziwe! Bo są prawdziwe. Spójrz na ornamenty. To autentyki. Jak ci się udało je zdobyć? Łatwo nie było. Dlatego liczę, że się odwdzięczycie, dając mi zniżkę na pancerz, który dla mnie zrobicie. Harmon Eb Grenekan, generał lejtnant drugiej armii konnej. Witamy w naszych skromnych progach. To zaszczyt gościć taką osobistość. Słyszałem, że pan generał jest znawcą i kolekcjonerem wytworów sztuki płatnerskiej. Zgadza się. A o tobie mówią, że jesteś mistrzem. Och, zbytek łaski, naprawdę. Potrzebuję ciężkiej zbroi, odpornej na pociski przebijające. Pociski przebijające? Znaczy się bełty. Będzie ciężko, trzeba by użyć specjalnego stopu, utwardzić. Z nowymi narzędziami damy sobie radę. Pal w piecu, ja przygotuję resztę. Na wiele pozwalasz podwładnym. Rozumiem, pan generale. Ciężko dziś o dobrego pomocnika. Zapraszam na zewnątrz, omówimy szczegóły, kwestie finansowe. Zawsze to samo. Mam już tego dość.
Czego masz dość? Tego, że wszyscy traktują mnie jak popychadło. A prawda jest taka, że te zbroje dla Nilfgaardczyka, któremu Fergus tak fachowo wchodzi w tyłek, to ja zrobię. I twój pancerz zresztą też. W takim razie czym zajmuje się Fergus? Kuje podkowy, gwoździe. Reszty nie daje mu tykać, bo nawet proste czopowanie potrafi zepsuć. Ale jak przychodzi co do czego, to on spija śmietankę. Jego nazywają mistrzem. Bo kto by uwierzył, że ludzka kobieta może być dobrym płatnerzem? Ale krasnolud kowal to co innego. Skoro tak to wygląda, to czemu się nie postawisz? Właśnie zamierzam. Niech sam sobie robi zbroję dla Nilfgaardczyka, a ja zrobię drugą. Potem zobaczymy, która jest lepsza. Potrzebuję tylko jednej rzeczy, której sama nie zdobędę. Może mógłbyś mi pomóc? Zależy, o co chodzi. Żeby dobrze wykończyć zbroję, muszę ją zahartować. Zwykle stosuje się do tego olej, ale ja chcę użyć kwasu. Kikimory i archegryfy plują kwasem. Archegryfy? Znaczy gryfy smocze? Parę dni temu byli tu ludzie barona i mówili, że widzieli takiego na północ od Wrońców. Ponoć zabił kilka osób. Czyli i tak będzie na niego zlecenie. Równie dobrze mogę go zabić już teraz i upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Jeśli przyniesiesz mi kwas i udowodnię, że jestem lepsza niż Fergus, będę dla ciebie pracować. Potrafię kuć pancerze, jakich nie zdoła zrobić żaden inny zbrojmistrz. Dobra, to się podświetliło. Czy byś zlecenie na tego gryfa? Gryf na wzgórzach. Dla tych, co chcą dobrze zarobić i ludziom się przysłużyć, na wzgórzach na północ od Wrońców grasuje bestia jakich... jakaś. Gryf najpewniej. Agresywny, okrutnie i zjadliwy. Dobra. Patermistrz we Wrońcach. Dobra. I... Patermistrz we Wrońcach. Daj to śledzenie. Zabiję gryfa, udam się do kwatermistrza, a jej przyniosę ten kwas i powinno być górką. Dwa zadania w jednym. No, dwie pieczenie na jednym ogniu. Reszkę obsiąkniemy z górna stajnie. Orzeł, pójdziemy jakie cycki pomaca. Oszalałeś, jeden rzut! Ten aż pobladł z głodu. Co tu się dzieje? Zostawcie ją w spokoju, dranie! Rodzinie w kurwiasz. Zamknij ryja, bo potrwa to dłużej. Chłop się musi skupić. Wy skurwysyny! Milcz, mówiłem. A ty tu czego? Też chcesz oberwać? Co tu się dzieje? Panie, moja córka! Pomóżcie! Moi ludzie muszą się od czasu do czasu zabawić. Albo robią się nerwowi. Ja właśnie robię się nerwowy. Nie ma mowy. Nie pozwolę na to. Tak myślałem, że tym się to skończy. Brać go! Nieźle. Geralt, dzięki za wszystko. W chwili prywatności. Dziękuję, panie. Dziękuję. Nam tu spadli. W Wrońce trzeci szerokim łukiem omijać.
No, porządek zrobiony. To mi się podoba. Ludzi nie wkurwiasz tym białym ryjem? No takich głupków jak ty, oczywiście. I na tym mi zależy, najbardziej. Dobra, gdzie ten gryf? 400 parę. Gdzie jest płotka tak w ogóle? Chwilę mnie tu nie było, jeszcze raz panoszyli. No co za dziady. Została tylko ręka. Archegryf miał sutą kolację. Pióro archegryfa pewnie je zgubił, kiedy wzbijał się do lotu. Może ma gniazdo gdzieś w pobliżu. No, dobra. Myślałem, że nie zniknie. No tu będzie gniazdo. Chyba. O, jest! Nie to, miała być kusza. Zdychaj. No biegnij do niego! Ale on mnie prawie zabił! O ty! Jak on to zrobił? Ja się zorientowałem w ostatniej chwili, ale i tak mi to nie pomogło. O ty sinu! Dobra. Nie ten znak. Udało się. No Jezu, przepraszam. Tu gdzieś było gniazdo, może w gnieździe coś znajdę.
Jakieś ciekawe rzeczy. Nie ma nic, dobra. Dobra, do kwatermistrza barona trofeum z archegryfa. Okej. Okay. Zapiszmy sobie. Czemu tak jakoś dziwnie? Teraz tu prowadzi. Jeszcze pogubiła ta nawigacja, widzę. Ale dobra, chyba to mamy. Najpierw niech mi wypłaci korony, a potem zaniosę do tej kwas. Liczę, że wbiję 27 poziom i uda mi się. No już, już. Przyjdą oni na chwilę. Długo oddałoby już zreć nie było co. Wtedy śmierć sroga pani zatrudzi. Dobra, podka tu zaczeka. Ciężko było ubić te poczwary. Panie, u nas huk masz, karchochliki, wiemy, mamony, na ta wiedzę. Kto by się odważył baronowi stajnie podpalić? Dobra, dawaj monetę. Reszkę obsądziemy z gówna stajnie, orzeł. Idźcie gówno, bo już tyle o tym gadacie, idźcie z gówna stajnie uprzątać. Bo cycków nie. Ta, w takim tempie to se cycków nie pomacacie. Dobra, który to jest? Dobry jesteś, tylko. Gdzie jest ten zarządca? To ten? Nie. Żołnierz barona. Czego? Co on tam na górze będzie, czy jak? Ten tego. No do kwatermistrza barona. Mały fiutek. A to ten kwatermistrz. Chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? Podobno mieliście problemy z archegryfem. Ano zabił kilku wioskowych na północ od Wrońców. Ludzie przyszli na skargę do barona i tyle lamentowali, że się zgodził nagrodę dać temu, co potwora ubije. Dobrze się składa, bo przyda mi się parę koron. No jednak, co wiedźmin, to wiedźmin. Masz. Uczciwa płaca za uczciwą pracę. Spotka się z rycerzami z Tussaid we wsi Debrze. Co to za misja? Co to za zadanie? Nie, 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 nie. O rany, zadania. Poboczne. Gwint Velen nie. Dobra, na razie nie chcę ruszać tego DLC.
Pogadajmy z nią. Jak? Masz kwas? Mam. Używaj go ostrożnie, jest bardzo żrący. Wiem. Tam, skąd pochodzę, poparzył niejednego. Zbroja już gotowa, więc biorę się do dzieła. A potem przekonamy się, kto jest lepszy. Fergus czy ja? Geralt! Skończyłam! Wygląda bardzo profesjonalnie. Zapraszam, panie generale. Zbroja już czeka. Całkiem zacnie mi wyszła, nie chwaląc się. Dość toporna. Mam nadzieję, że wygląd nie odzwierciedla jakości. Pan generał raczy spojrzeć na moją. Co to ma znaczyć? To Joanna jest mistrzynią płaterską, a nie Fergus. I zrobiła zbroję, żeby to udowodnić. Joanna, co ty wyprawiasz na miłość bogów? Temeria to ciągle dziki kraj. U nas taka samowola podwładnych jest niedopuszczalna. Za pozwoleniem, generale, jestem podwładną Fergusa tylko z pozoru. Taką zawarliśmy umowę. No bo kto by uwierzył, że kobieta może być lepszym płatnerzem niż krasnolud? Masz rację, ja nie wierzę. Ale skoro jesteś tak przekonana o swoich umiejętnościach, sprawdźmy je. Nie na manekinach, w warunkach bojowych. Ho, 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 jakie tłumy! Hej, ty tam, włóż tę zbroję! Ja? Ale ja przyszedłem tylko konia podkuć. To był rozkaz, nie prośba. Panie generale, wykułam tę zbroję dla mężczyzny. Nie dam rady jej włożyć. To znajdź kogoś, kto da radę. Geralt, pomożesz? Najpierw muszę wiedzieć, jak będzie wyglądała próba. Zamówiłem zbroję, która powstrzyma bełty. Więc jak sądzisz, jak mam zamiar to sprawdzić? Nie obawiaj się, Geralt. Zbroja wytrzyma. Kwas nadał jej takiej twardości, że musieliby strzelić do ciebie z balisty, żeby ją przebić. Pomóż mi, proszę. Wierzę ci na słowo. Co łatwowierny chyba jest. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Ubierajcie zbroję. Czekam na zewnątrz. Jasna cholera. Ja tu tylko przyszedłem konia podkuć. To ma być pancerz odporny na bełty? Wypłacić mu odszkodowanie. A teraz zobaczymy, ile warta jest ta druga zbroja. Co, on nie trafił? Żyjesz? Tak, wyliżę się, ale ta zbroja to szmelc. Wstań, chcę obejrzeć zbroję. Nawet się nie wgniotła. Ciężko mnie zaskoczyć, ale muszę przyznać, że tobie się udało. A ty dokąd? Od teraz kuźnia należy do mistrzyni Joanny. Mistrzyni przejmuje też wszystkie zlecenia armii nilfgaardzkiej. Czy to jasne? Jak słońce. Oto zapłata za zbroję. Przyślę po nią kogoś z moich ludzi. Na mnie też już pora. Wezmę tylko swoje rzeczy i schodzę ci z oczu. Zaczekaj, nie musimy się tak rozstawać. Byłeś dobrym pomocnikiem. Moglibyśmy dalej pracować jak dawniej, tylko teraz już bez kłamstw. Fakt. Dobrany był z nas duet. No, to leci rozpal pod kuźnią. Zyskaliśmy nowego klienta. Będziemy teraz kuć wiedźmińskie pancerze. Przyznaj, nie byłeś tak do końca pewien, czy zbroja wytrzyma. Powiedziałem, że ci wierzę, więc... Wierzę w wirtuozerię rzemiosła, bo sam do niej dążę. Gdybyś nie wiedziała, co robisz, nie poprosiłabyś o legendarne narzędzia z Undvik i kwas archegryfa. Dzięki za zaufanie. Twój pancerz będzie gotowy za kilka dni.
Chodź, pomogę ci się uwolnić z tego. No, tamtemu przynajmniej humor dopisuje. Odczeka jeden dzień na zbroję, będzie gotowa. Dobra. Co to jest? Mięso wilkołaka? Potrzebne do wykonania zadania. Tylko żebym wiedział jeszcze jakiego. Dobra, mniejsza o to. Odczeka jeden dzień, aby zbroja była gotowa. Medytacja. Myślę, że powinno wystarczyć. Jestem ciekaw, co za zbroję dostanę. Geralt, miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? Jak tam mój pancerz? Właśnie się robi, ale potrzebuję jeszcze trochę czasu. Wiesz, nie chcę odstawiać fuszerki. Jasne, rozumiem. Dobra, to poczekaj, Geralt, sprzedam ci miecze. Miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? Pokaż mi swoje... Co masz na sprzedaż? No właśnie, mieczy nie masz. To mnie niepokoi, ale... Średni pancerz wilka, to mogę ci sprzedać. Dobra, trudno. Posprzedaję, to już trudno, nie będę się w to bawił. Te wilki sobie zrobię najwyżej później. Miecze. Dobra, trochę uwolniłem, bardzo chętnie bym jej sprzedał miecze. Dobra, ile zapłaci, tyle zapłaci. A, zabrakło jej pieniędzy, dobra. Spoko. Mogłem jej te... Właśnie, napraw. To je wszystko moje. Nie, tego nie naprawiaj, bo to jest niepotrzebne. Usuń. Dobra. Bywaj. Ja się rozejrzę za jakimś zadaniem jeszcze w okolicy. Może coś znajdę. I muszę... Odczekaj jeden dzień. Dobra, czarna perła. Co to jest? Spotka się z Nidasem na wyspie na północ od Arnbjorn. A jakie mam teraz zadanie? Mistrz płatnerstwa. Dobra. Zróbmy tą czarną perłę. Szybką podróżą. Na Skellige to jest. Tutaj muszę się z nim spotkać. Okej. Dobra. To zróbmy to. Ja sobie tu później wrócę. Gdzieś tutaj jest chyba znak szybkiej podróży. No, śmiem twierdzić, że tu była szybka podróż. O, jest szybka podróż. Z latarni nie wiedzie bliżej, dobra. Udajmy się tutaj. Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma, najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Miało być wiedźmińskie, a okazuje się, że pobocznych jest tyle do dokończenia, że to dramat. Kapłanki na was strasznie ciemne. Na ciebie i czarodziejkę, coś cię nie zrobiło. Kto tu jest? Taki łeb olbrzyma nad kominkiem, to dopiero zdoba. Upiór z Eldbergu.
Skoro czytać potrafisz, to czytaj uważnie. Na Eldbergu pojawił się upiór, który zasnął całą wyspę mgłą i zgasił światło w latarni morskiej. Jeśli w boju z duchami zaprawiony nie jesteś, to trzymaj się od Eldbergu z dala, bo nie znajdziesz tam skarbu ani chwały, tylko pewną śmierć. Jeśli zaś stawiałeś już czoło podobnym zmorom, wtedy wiedz, że ja z własnej kiesy wyłożę złota. Dobra, przeczytaj to. To już wiem. Upiór. Na razie sobie daruję tego upiora. Czemu to mnie prowadzi w drugą stronę? Ja w ogóle nie rozumiem tego wskaźnika. O, mam tu kowala. Nie jesteś z Nilfgaardu, prawda? Tu jest kowal, bym mu sprzedał, co mam do sprzedania. Bajtel, odejdź! Ja tam nie mam o czym gadać. Czy oczy mnie zwodzą, czy oto odwiedził mnie sam Biały Wilk, wojownik, filozof, kochanek? Ktoś naopowiadał ci bzdury. Przyjaciel samego wielkiego mistrza Jaskra. Wielkiego to już wszystko jest. Mistrza Jaskra? Ano, pomnik zbudował trwalszy niż ze Spiżu. Jak go spotkasz, Biały Wilku, przekaż wyrazy uznania od Sigurda, największego wielbiciela jego twórczości. Jak go spotkam, to powiem mu, co myślę o jego fantazjach. Nie godzi się represjonować poety. Spisane będą czyny i rozmowy. Sam z kowalstwa żyję, ale zawsze wolałem wykuwać słowa. Pokaż mi swoje towary. Powiedz, że masz coś... 27, właśnie. 50 punktów mi brakuje. Obrażenia plus 30. Miecz srebrny. Miecz srebrny. Miecz srebrny to jest, powiedz, miecz stalowy. Ile ty za niego chcesz? Bo ten mi... Nie, z tym by pasował. Chociaż z tym też. Patrzę na styl, tu wiecie, głównie te sprawy. 27. Obrażenia plus 24. Dobra. Kup ten miecz i kup ten miecz. Dobra. One są na dole, ale sprzedaj tak. To... Okej, okay, tego nie ruszam, nie sprzedaję. Weź mi to uporządkuj, dobra. Bełty. Czy jeszcze coś mogę ci sprzedać? Tak, 20 próg paniki, 40 próg paniki. Sprzedam to, bo ja mam chyba 70 próg paniki wierzchowca, jak dobrze pamiętam. Sprzedaj. Trofeum z bestii, trofeum z bestii, trofeum z bestii, bez znaczenia, która bestia. Dobra, jedno sobie trofeum zostawię. Dalej. Klucze, 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 obrączka, pierścienie. No dobra, mamy to. Naprawione mam wszystko, dobra. Wykuć miecz? Nie, bywaj. Na razie. Okej.
tak na skróty, bo to do tej drogi trochę daleko. Dobra, tu niby gdzieś zaraz ma być droga, jak się nie mylę. Biały zając. Może on sobie zapisał. Cholery! Gdzie jest ta kusza? No co jest? Czemu ja nie mogę użyć kuszy? Noż cholera jasna, dobra, leży. No. Trochę się podziało, się zadziało, ale dobra. Chodź, Geralt, chodź. Nie widzę, żeby coś na tych statkach zostało dla mnie. A ja już prawie nie żyję, o jak miło. Mam nadzieję, że nic mnie tu nie będzie próbowało już atakować. Mógłbym użyć jaskółki, ale wolę sobie to zostawić. Jak mnie nic nie atakuje, o, ja sobie zużyję innych produktów, których mnóstwo zbieram. Tu coś może być. Za dużo to tu nie było. Wychodzimy, Geralt. Nie będziemy zbierać śmieci. Nie! To nie tak miało wyglądać. Dobra, tędy chyba wejdę. Ci ze Skellige mogli to wymyślić.
Dobrze, że jesteś. No to jak? Pomożesz staremu Nidasowi zdobyć czarną perłę dla żony? Wolałbym to już mieć za sobą. Strzyka mnie w kościach od tej wilgoci. Chodźmy, tylko przygotuj się, że jeszcze ci w kościach postrzyka. W suchym miejscu perły raczej nie znajdziemy. A no nie, ale nie takie rzeczy na wojnie przeżyłem. Pod rozrogiem walczyliśmy po pas w bagnie i... A co będę gadał? Młodzieży historia nie interesuje. Chodź, łowisko jest niedaleko! Dobra, dołóżmy jaskółkę jeszcze. Żwawo maszerujesz jak na swój wiek. A żebyś mnie za młodu widział. Jednego dnia 30 mil robiłem w... To tu mówią, że jak zejść pod wodę, to zaraz widać małże. Problem w tym, że tylko niektóre skrywają perły, a czarne są już prawdziwą rzadkością. No, ale jak dość długo poszukasz, to w końcu jakąś znajdziesz. Aha, czyli to ja mam nurkować. No, bo widzisz, całe życie w piechocie służyłem, więc za morzem mnie przepadam, a i płuca już nie te, co kiedyś. Także, no tak. Cóż, klient nasz pan. Dlaczego te miecze nie przy pasie dyndają? A, tu mam jeszcze parę znaków zapytania. Dobra, zobaczmy te perły na razie. No to już widzę. Czemu ja nie mogę trafić? Rany, ale zaraz się zirytuję. No. Dobra, wypłyń, bo zaraz się utopimy. To moje celowanie, co dzisiaj jest słabe. Dobra, mamy powietrze, mamy. To nurkujemy. Czarną perłę znajdź. Dobra, wynurz się, bo się zaraz udusimy. No do góry! Daj na sobie butelkę wody. Trzeba zwracać na to uwagę teraz baczniej, żebym się nie utopił. Thank you.
Zanurkuj! Jest wreszcie ostatnia. Dobra. No gdzieś tam jest. A jeszcze buteleczkę wody. Wiecznego ognia będzie z tobą. Bez takich, proszę mnie tu nie obrażać. Tym waszym wiecznym ogniem. Zaraza, musiałem je zwabić tym całym pluskaniem. Wszystko w porządku? Drasnęły mnie tu i tam, ale jak pod sodem się wylizałem, to i to wytrzymam. Jak tam? Udało się? Czarna perła, tak jak chciałeś. Piękna i wyjątkowa, niczym moja Letta. No, jak to mawiał Konetabl Natalis, zasłużyłeś na medal. Albo nawet tydzień przepustki w Zantuzie. Zadowolę się pieniędzmi. Dokładnie. A tak, właśnie, słuchaj, głupia sprawa. Nie wziąłem ze sobą złota. Nie próbuj mnie oszukać. Miałbym się narazić Wiedźminowi? Jestem stary, ale nie głupi. Spotkajmy się w Nowigradzie. Wtedy ci zapłacę co do grosza. Słowo piechura. Kolejne odwleczone zadanie. No dobra, ale tu jest jeszcze... Zlecenie na Mglaka. Trzeba byłoby to od razu zrobić. Bo to tak zamglone samo z siebie nie jest. Dobra, podejdę bliżej. Bandziorki! Stójcie! Aha, dobra, to skoro już tu jestem, to tu mam znak za... jest ich paru. No i gdzie ten wasz skarb? Że to tu? Liczyłem na trochę więcej, ale co jest tam?
Ciekawość. Bandziorki kolejny. Renegaci. Tylko jak tu wpłynąć? Dawaj to! Doskocz się! Na demony! Czego mi się ja biorę, a to najlepiej bądź już bardzo! Ty się syn! Wszyscy? Po ogniu obdarzeni? Czy jak tam po waszemu? No jeszcze coś tu znalazłem, przeczytaj to. Dobra, wolę tą notatkę, zobaczmy notatkę. Złap jeszcze paru pławiaczy pereł i ich tu do nas przywieźć, tylko tym razem jakichś dobrych, bo ci, których ściągnęliście ze Spikerok, już się choroba potopili. Nie wiem, może ten statek rzeczywiście za głęboko leży, żeby człowiek coś z niego wyciągnął. No ale próbować warto, rozbitkowie mówili, że wiózł sporo złota. Dobra, gdzie to jest? Skoro już tu jestem, to jest takie... Gdzie ten statek? Oni tu gdzieś musi być. A to tu mam za niej skradziony róg. Za dużo tego. Dobra. Idziemy na mglaka. Perły wybrzeża jeszcze jest? O, no nie przestanę tutaj łazić, naprawdę, to jest tyle tego. Ja miałem jedno zrobić, a robię 10 rzeczy. A bijem już poziom? Mam poziom, no to teraz mogę użyć mieczy. Miecz stalowy. Tutaj miecz srebrny. Tutaj. Szansa na zatrucie 3%. Szansa na krwawienie. O rany, przepraszam. Szansa na zatrucie damy tutaj. Siła ataku, szansa na podpalenie. Siła ataku plus 2. Dobra, tak damy. Będziemy zatruwać podporki i stworki. Okej. Mamy już lepsze miecze. Pokaż miecze. O, teraz się na zielono świeci. A drugi? Też na zielono. No i pięknie. Dobra, ale mamy lepsze miecze. Zanosi idziemy. No wiem, Geralt, wiem, ale idziemy do... Co ja ci poradzę, chłopie, że oni co chwilę mnie czymś zagadują i chcą, żebyśmy coś nowego robili. Tutaj będzie chyba mglak. To nie jest zwyczajna mgła. Dobra, zanim pójdziemy dalej, szybki zapis. Daj mi płyna. A to upiory! Gdzie jest znak od nie igni? Quen Axi Urde. Irden. O, wy France!
Dobra, nie ma co świrować. Postójmy sobie w Irden. Rana na plecach. Uciekał. Dobra, teraz tak. Gwen. Irden, dobra. 6 i 4, dobra. Tam kto? Jak się tu dostałeś? Przypłynąłem. Jak to na wyspę. Skąd się tu wzięły te wszystkie upiory? Ostatni raz widziałem coś takiego pod Vergen. Jak... Znikąd! Znikąd właśnie! Latarnia nagle zgasła i wiatr nagle ustał. Od tego wszystko się zaczęło. Wróciłem tu po olej. Wychodzę przed dom, patrzę, mgła się unosi. A we mgle sylwetki. I na mnie idą. Wpadam do środka. Zasuwam skobel i słyszę, jakby ktoś szeptał moje imię. Mikjal. Mikjal! Wyglądam. Upiór. Większy niż reszta. I takie zimno od niego biło, że aż szyby zaszły szronem. Mogę spróbować ci pomóc, ale najpierw dwa pytania. Może być ich i 100, bylibyś mnie stąd wyciągnął. Te duchy nie pojawiły się bez powodu. Coś je na tę wyspę zwabiło. Jakieś pomysły? Nie mam pojęcia. Tu przecież nic nie ma. Latarnia, moja chata, a poza tym gołe skały. Nawet udowcy wiedzą, że na Eldbergu nie mają czego szukać. Ten upiór. Powiedz mi o nim coś więcej. On był jakby bardziej rozumny niż reszta. Jakby wiedział. Wszystko wiedział. Niezbyt to wam chyba pomoże, co? Wybaczcie, ale widziałem go tylko raz. Potem gdzieś zniknął. Dziwne to wszystko. Muszę się rozejrzeć. To weźcie klucz do latarni. Jakbyście chcieli i tam rzucić okiem. Albo się przed czym schronić. No okej. Dobra. Pokaż, co umiesz. O ty! Czyli OBS mi to powoduje. Dobra, spoko. Wszystko wiem, daj jaskółkę. No nieraz takie właśnie lagi dziwne się robią. Okej. Okay. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to. Ja cały czas walczę z OBS-em, z pewnymi ustawieniami, ale dobra. Już wiem chyba, co muszę zrobić i zobaczymy przy następnym. Zadaniu, co jest nie tak, znaczy nagraniu, nie zadaniu, tylko nagraniu, bo teraz nie zrobię, musiałbym przerwać, ale to jest takie niezbyt częste, więc nie to, tu masz otworzyć. Jeszcze coś? Nie, no to idziemy na górę. Jakieś pismo. Przeczytaj.
Mikla, jest robota. Do Ard Bjorn będzie zawijać statek z Faroe z ładunkiem skór. Po północy masz zgasić latarnię i nie zapalać, póki nie damy znaku pochodniom. Łupem dzielimy się jak zawsze. Dostaniesz 10 część tego, co może wyrzuci na brzeg. Do następnego. O ty skurweseniu. Najciemniej pod latarnią. No właśnie. Co za dziot? To on celował. To... No to te upiory tak się nie wzięły. Pewnie ktoś go nęka teraz. Dziada, a ten spierdolił stąd. Co za dziot? Jak on tak mógł? Nie mogę rozpalić latarni? To wszystko? Chciałem ją rozpalić, ale dobra. Najwyraźniej się nie da. Użyj drabiny. No zbadałem, nic tu więcej nie widzę. Odnoszę wrażenie, że to ten latarnik ma coś wspólnego. I że do niego muszę wrócić. O, tu coś jest, czego nie widziałem. Co to jest? Symbole spętania manifestują się jako wyraz skupionej złej woli. A więc klątwa. To ona trzyma tutaj upiory. Okrutnik. Dobrze, że na razie mi się nie objawił. W tej mgle i ciemnościach nie da rady go zabić. Trzeba rozpalić w latarni. Jeśli to Mikial jest przeklęty, to klątwa wiąże go z tym miejscem. Tylko on może rozpalić ogień, który przełamie zaklęcie. No dobra, czyli idziemy po latarnika, rozumiem. Zanim do niego wejdę, muszę sobie zrobić małą medytację, żeby mi się odnowiła jaskółka. Bo nie wiem, ile mi trzeba będzie tych jaskółek do... Dobra, nie będę rozmawiał o zleceniu, bo będzie tyle chodzenia i wszystkiego, że parę rzeczy jak się da, to robię na skróty. Kasę jaką dadzą i tak będzie dobrze. Dobra, wchodzimy do tego Matoła. O, to tylko wy. Coś się żeście dowiedzieli. Że jesteś... No, nie powiem już. Okazuje się, że wyspę nawiedza pokutnik. To duch, który karze za złe uczynki, za zbrodnie. Takie jak ściąganie statków na skały, żeby je potem obrabować. Nie wykręcaj się. Znalazłem list. I tak co i raz jakiś drakar zatonie. Tak już jest na morzu. A jak się przy wyspie rozbije, to chociaż towar na marne nie pójdzie. Wrócimy do tego później. Najpierw musisz mi pomóc. Ale jak? Wojownik ze mnie żaden. Domyślam się. Ale na tobie i na tym miejscu ciąży klątwa. I tylko ty możesz ją zdjąć. Musisz rozpalić ogień w latarni, bo dopóki wyspę spowieją ciemności, pokutnik jest niepokonany. Jeśli stąd wyjdę... Ten upiór mnie zabije! Czuję to! Może sam byś... Będę cię osłaniał. Przestań szukać wymówek, tylko bierz oliwę do lampy i chodź, zanim się rozmyślę. Patrz! Tam to on! Widzę przecież. Nie drzyj się, tylko rozpal w latarni i pamiętaj, jak nawalisz, pokutnik najpierw zabije mnie, a potem cię. Pośpiesz się! Nie wiem, jak długo to wytrzyma. Ha!
O, ty dej no trochę do tyłu. Zmieńmy znak. No nie da mu rady, dopóki ten w latarni nie rozpali. Latarnia znów świeci. Wreszcie. Dobra, teraz cię mam. Daj jaskółkę. Udało się? No udało się, udało. Udało, ale to wcale nie znaczy, że wyspa jest bezpieczna. Bo jesteś na niej ty, latarnik, który ściąga statki na skały. To był błąd. Teraz to rozumiem. Klnę się na Freję i wszystkich bogów kontynentu. Już nigdy więcej. Ta, nigdy więcej. Bo jak tylko skończymy rozmowę, spakujesz się i wyjedziesz na zawsze. Rozumiesz? Kiedy ja... Rozumiem. No. Takim sposobem jeszcze żyjesz. Zgłoś się po nagrodę. Aha, gdzieś była tu szybka podróż. Tageny po upiorach. Tutaj dostanę nagrodę za to. No to idę, odbiorę tą nagrodę. I jeszcze ten róg. Znowu pada. Zobacz, no co morze wyrzuciło. Ej, ty! Do którego klanu należysz? Do żadnego. Jestem z kontynentu. Tu piją tylko wojowie ze Skellige. A co wy tu robicie? Na wojów mi nie wyglądacie, prędzej na pastuchów. Na Skellige każdy rodzi się wojem, choćby przyszedł na świat w szałasie. Ale ty tego nie rozumiesz. Na kontynencie każdy jest czyimś tralem, do kogoś się łasi, jak pies, co pod stołem o resztki skomle. Kto podróżnego pod dach nie przyjmie, ten hańbą się okrywa i wstydem. Ojciec was nie uczył? Uważaj, co mówisz o moim ojcu, Jorund, bo pójdziesz spać pod kurhanem. A ty, obcy, zapamiętaj. To nie Kertrolde, a my nie Ancrate. Nie chcemy tu gości. Pu! Ciebie podróżni nie drażnią? Drażnią mnie głupcy, niezależnie od tego, skąd pochodzą. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Jorund, syn Zygwalda. Jak nie masz z kim wypić, usiądź ze mną. Podzielę się miodem i opowieścią. No i ja z tobą muszę pogadać o tym... Glaku. Znaczy Glaku, o tym upiorze, o tej latarni. Co to znaczy? Tak, Geralt? Zabiłem potwora z latarni. To był pokutnik. Wyjątkowo groźny rodzaj upiora i wyjątkowo rzadki. To skąd się wziął na Eldbergu? To zawsze była spokojna wyspa. Nawet syreny gniazd tam nie wiły. Ktoś popełnił tam jakąś zbrodnię. Coś strasznego. Krótko mówiąc, musicie poszukać nowego latarnika. Ale mniejsza z tym. Przejdźmy do następnego punktu mojej nagrody. A proszę, przygotowałem zawczasu. Zasłużyłeś na każdą monetę. I kolejkę! Twoje zdrowie! Ci dwaj, którzy mnie zaczepili. Co to za jedni? Kory i Kraki. Same z nimi kłopoty. Tak jak z Leifem, ich ojcem. Jakaś ciekawa postać? Zależy. Jeśli interesują cię kłamcy i tchórze, to bardzo.
Rzadko wzbudzam aż taką sensację. Chyba nieczęsto macie tu gości z kontynentu. Ano je. Jak już ktoś z Temerii czy Redanii odważy się przypłynąć na Skellige, to zawija do Kertrolde. Bo tam port dobry, kupców sporo i Jarl, który patrzy na obcych łaskawszym okiem. Bywaj. A swojej matki to nie planujesz odwiedzić? Kpisz czy o drogę pytasz? Dobra, to mam zrobione. Teraz gdzie jest to poboczne? Skellige 20. Gwint. Dobra. Wyścigi. W wilczej skórze. Aha. Tego nie rozwiązałem i nie jestem w stanie na razie. Tym się zajmijmy. Przepraszam, wybaczcie. Na szczęście udało mi się mikrofon przyciszyć, bo mnie tak coś ostatnio, nie wiem, czy to alergiczne, czy co, ale no, masakra. Dobra, mapa świata. Tutaj po drodze kupę znaków zapytania, ale... A, tu jest, port Holmstein. Tu jest punkt szybkiej podróży. Choć tu są dwa, trzy znaki zapytania. Ja bym to po drodze ogarnął. Dobra, udaj się tutaj. Zobaczymy, czy to w ogóle ma sens. Ślepia ma skośne podwazy. O, miodek! Jeszcze gdzieś chyba jest miodek, tak słyszę, że gdzieś tam pszczoły sobie brzymczą, ale... Mniejsza... Pokaż, co umiesz! O, ty! Panie! I jeszcze raz! Biały miś! Znamy go tu nie od dziś! Dwa białe mi się. To już nieładnie. No ale dobra. Mi się mamy. Ja może sobie zapiszę. Tak do przodu. Nie chcę z każdym walczyć. Strzeżony skarb. Co go tu strzeże? Cyklop! Na twój zły dzień. To spróbujmy się z cyklopem. Cyklopa. Czemu ja jaskółkę wziąłem?
Dobra, czyli to mam, już zrobiłem po drodze. Tutaj myślę, że trzeba będzie tą drogą się udać, bo po górach nie wejdę. Więc zróbmy to na szybkości. Ile ja mam do celu? 500, 300 parę tu. No dobra, do drogi. Chowaj miecz, Geralt. I na szybkości. Misiu! Chodź, misiu, chodź! Dobra, sadło skóry gdzieś mi za to kiedyś zapłacą. Kto przypłynął na tych statkach i po co? Będzie jakieś gniazdo, nekery albo inne. Nie masz farta odmieńcze. A, bandziorki! Dobra, usuńmy ten znacznik. Bo już to odkryłem, teraz idziemy tu do celu. No to dobra. Gdzieś po drodze kupiec widziałem. Przemierzał ostępy. Był bez droży. Owce ogole, zioła na owczą zarazę, ostrzeżenie. Dobra, szukam medyka. Dobra, weźmy to, zobaczmy, czy się mimo wszystko jakieś zadanie odpali. Ale potrzebuje troski. Tak jak okręt potrzebuje balastu, by płynąć prosto i równo. Pływać z nimi. Witaj, podróżniku. Odzyskałem skradziony róg i zabiłem złodziei. Szkoda ich, to nie byli źli ludzie. Nie dali mi wyboru. Co z nagrodą? Bierz i następnym razem zapoluj na potwory. Chyba nie świeży. A?
Nie ma złych zegarów, nie ma złej pogody. Są tylko podłe załogi. Nie ma tutaj szybkiej podróży. To dziwne. To dziwne, że nie ma tutaj szybkiej podróży. Może być tu. Ja tu jeszcze w wielu miejscach nie byłem, jak widzę. Ale czy tu na górze... Najbrzydszy człowiek na świecie? Nie. Odbierz zbroję od Joanny. Czarna perła. Najpierw z tym pogadam. Bo on miał mi zapłacić. Niech topór twój nigdy nie pęknie. A twoja fajka nigdy nie zmięknie. Dobra. Ładne miecze, ale wolę solidny toporek. Przyjacielu. Przestrzegaj naszych zwyczajów przybyłych. No gdzie to jest, do cholery, ta szybka podróż? A tutaj, dobra. Ja mi się ten znak schował. Do Nowigradu na rynek. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że... I zaraz tak skakał, kończąc te poboczne, a tyle tego jest jeszcze, że nawet się nie spodziewałem. Na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Czarownica, to siedlisko zła! Z koboldami spokój! Się, się chory jestem! Będę miał na ciebie baczenie, białowłosy. No, nie natykaj mi na buty, co? Jak nie urok to sraczka. Geralt, wiedźmin i poławiacz pereł, proszę. Twoje pieniądze, zasłużyłeś na nie. Bez ciebie nie dałbym rady. Warto było? Myślę, że tak. Letcie jest chyba miło. Ja myślę, że jej miło. Inaczej byłaby z niej niezła niewdzięcznica. To trochę bardziej skomplikowane. Widzisz, Letta jest chora. Coś z głową. Zaczęło się od kłopotów z pamięcią, potem przestała poznawać ludzi, nawet mnie. A teraz już nawet nie mówi. Myślałem, że jak zobaczy tę perłę, coś się w niej obudzi, że się chociaż uśmiechnie. Wiesz, często mówiliśmy o tej głupiej obietnicy. To był taki nasz żart, tylko nasz, od lat, ale nie zadziałało. Przykro mi. Mnie też. Bywaj, Geralt. Szerokiej drogi. Dobra. Zadania. Nie idziemy tutaj na razie. Poboczne. Ściekłe pięści o wysoką stawkę. Gwint, mistrz płatnerstwa. Tu jest rynek? Nie, tu jest port. Dobra, gdzie w porcie jest szybka podróż? Nie ma, to do tyłu muszę iść w takim razie. Podejrzanie wyglądasz, przybłędo.
No i co z tym zrobisz? Tak się wczoraj schwytałem, że jeszcze mi się pełnię. Mieć milion, nie mieć miliona, to w sumie fajnie. Geralt, miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? Jak tam mój pancerz? Gotowa. Wzmocniłam na łączeniach i wytrawiłam w kwasie. Wszystko zgodnie z tradycją mojego klanu. Dzięki. Ile ci jestem winien? Daj spokój. Gdyby nie ty, nie byłoby mnie tutaj. To prezent. I podziękowanie za to, co dla mnie zrobiłeś. Weź go i niech ci służy. Dzięki. Pancerz łowcy czarownic. Pancerz łowcy czarownic. Plus 11. Załóż. Mocy znaku Art, ale ja mam w skrzynce. Ja tu mam w skrzynce. Jest w jednej wsi dziewka, co ją za trochę żarcia można poobracać. I to nie jakiś stary babstwo, co zębów nie ma. Łódka kilka. Ależ mam kaca. Dobra, co ja. Tu mam takiego 10 do mocy Irden, a ja nie chcę 10 do mocy Irden. 2, 5 do Quen. Pekarz. Quen może się przydać. Przekaż jeden. Okej. Okay. Dobra, i teraz zróbmy tak. Dajmy to. Dajmy to. Minus 11. Moc znaku Quen, moc znaku Quen. Nie idzie tego rozmontować, żeby tą moc na kukłę uzyskać. Żeby dwójkę zamienić na piątkę. To zaraz się dowiem u nich. Geralt, miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? Pokaż towary. Co masz na sprzedaż? Dwudziesty ósmy, minus jeden tylko do tego, co mam, więc bez sensu. To mogę sprzedać, to mogę sprzedać, to mogę sprzedać. Spodnie mogę sprzedać. Teraz, a nie masz napraw. Dobra. Bywaj. Ale on miał. O, Geralt! Jak tam się pancerz sprawuje? Przyszedłeś po następny? Chcę obejrzeć twoje towary. Dobra, macie to samo, ale... Nie tak chciałem.
151 z tego chciałem. Nie z tego, z tego. O. Dobra, z tego usuń. Dobra. Dobra, tego nie musisz naprawiać. To jest już git. Ulepszenia zostały usunięte w sklepie. Czy ja mogę ci coś sprzedać? Tak, mogę ci to sprzedać. Tylko czy ty mi dasz te same ceny? Dobra. Bywaj. Bywaj. Jona. Nie ty! Jak tam się pan... Bywaj. Bywaj. Musisz włazić pod nogi. Ja wiem, że mały jesteś w ogóle, ale... Kręcisz się jak... Geralt, miło, że wpadłeś. Co masz na sprzedaż? Dobra, to sprzedam. Masz trochę pieniądzów, więc zacznę od tych taniości. No to idźmy już na grubo, sprzedajmy jej wszystko. Dobra. Tu, tu. Trzy tylko. To słaba cena. Dobra. Czy masz coś, co by mi się przydało? Nie wiem jeszcze. Nie wiem jeszcze, czy posiadasz coś z tych proszków, myślę. Że to by można było kiedyś pokupować. Skazitelny bursztyn. Amestyt. Tych kamieni trochę. To gdzieś do czegoś będzie potrzebne. Czarna perła. Dobra, na razie tym się nie bawię. Opuśćmy to. Masz ciekawy akcent. Masz ciekawy akcent. Jesteś ze Skellige? Z Art Skellig. Całe dzieciństwo mieszkałam w Holmstein. Czemu wyjechałaś? Zawsze miałam dryg do kowalstwa. Całe dnie siedziałam w kuźni. Lubiłam tam wszystko. Żar, paleniska, zapach rozgrzanej stali, huk młotów. Kiedy skończyłam 17 lat, ojciec powiedział, że niczego więcej nie jest w stanie mnie nauczyć i wysłał mnie w świat, żebym doskonaliła rzemiosło. Minęło parę lat i zdobyłam szlify mistrzowskie. A potem wybuchła wojna i wylądowałam tutaj. Dobra. Potrzebuję pancerza. Chodzi o wiedźmiński pancerz. Dobra. Buty na razie sobie darujmy. Czy masz jakiś pancerz wiedźmiński? Minus 9 do tego, co mam. To nie, to nawet tego nie rób. Dobra, czyli mam najmocniejszy pancerz. Bywaj. Bywaj. Ale na razie nie ma co robić wiedźmińskich, bo... Co to jest spotkać się z tymi rycerzami? O co tu chodzi? To jest chyba... No właśnie, nie to jeszcze mam w planach. Gwint nie. Partyka, nie. Gwint, wściekłe pięści Nowigradu, wysoką stawkę. Przepraszam, gwint. Na południe Arckelik, tu już został Arckelik. W owczej skórze. To mi się chyba zbugowało. Nie jestem w stanie tego zrobić. Przynajmniej nie byłem. Wrócę do tego za jakiś czas. To zróbmy jeszcze tą historię. Wrócimy na Skellige. I zobaczmy tą historię tych braci. Ale jeszcze tak na koniec, bo już 3 godziny może. Dobra. Także będzie dzisiaj całkiem pobocznie. Wiedźmińskie zrobimy najwyżej następnym razem. Odpuszczę sobie, nie będę robił znaku zapytania. Chociaż jeszcze jest tyle znaku zapytania, ale to jeszcze tak do 30. Mam grotę. Wiesz, w sumie już mógłbym.
sprzątać Skellige ze znaków zapytania, więc może następny. Nie chcę pchać za bardzo do przodu fabuły, bo nie wiem jak to będzie, więc wolę sobie tutaj poekspić na pobocznych, a jest tego mnóstwo, więc cieszy mnie to, że to ja przez grotę mam się gdzieś dostać. No na to wychodzi. Znowu się spotykamy. To jak? Zmieniłeś zdanie? Zapolujemy razem na braci Grossbart? Dla ciebie to będzie łatwy grosz. Zgoda, możemy ich poszukać razem. Świetnie. W takim razie chodźmy. Trafiłem na ich ślad, powinni być niedaleko. Wiedźmin, tak? Raz matka rodziła, raz przyjdzie z tych... Razem! Na demony! Szybki jest! Podoba mi się jak... Dobił go wreszcie? Nieźle nam poszło. Może przez jakiś czas popracujemy razem. Wydaje mi się, że masz talent do tej roboty. Raz wystarczy. Bywaj. No. Dobra, dostałem. A miałem znak dołożyć, odzyskałem. Od znaku Art. A gdzie jest to, co porozbierałem, te queny? Dałem tu? Dałem, dobra. Bo już miałem... Dobra, zadania. Powiedz sierżantowi, że chcesz zabrać to nie, poboczne, gwint, gwint, wyścigi w wilczej skórze. Wrócę do tego, bo tu już poboczne już się pokończyło, wysoką stawkę. O. Wściekłe pięści Nowigradu, dobra. To jeszcze spróbuję tą... Pozbądź się potwora z ogrodu. Porozmawiaj. No i jak zdjąć tą klątwę? No z tą miałem rozmawiać, ale to coś nie poszło. Nie mogę odbyć szybkiej podróży, bo muszę wrócić do groty, do znaku szybkiej podróży. Dobra. Okej. Okay. Na koniec jeszcze spróbuję. Bo nie daje mi spokoju. Nie daje mi spokoju to z tym wilkiem. Więc spróbuję sobie to zrobić. Jeszcze raz. Bo ostatnio się nie udało, więc może teraz. Może coś mi umyka gdzieś w błądrowie i nie mogę tego złapać. Najpierw porozmawiamy z tą kapłanką. A może jest tam coś, czego nie znalazłem, co mi nie chce pchnąć tego zadania do przodu.
Niebo jest pochmurne, a morze wzburzone. Matko, stań w naszej obronie. Ty, witaj. O co chodzi? O Morgwarga. Mam jeszcze parę pytań. W ogłoszeniu nie było mowy o klątwie. Tutejsi wiedzą. No ale ja jestem tamtejszy, więc będę wdzięczny za szczegóły. Klątwę rzuciła arcykapłanka Ulwę. Mhm, wspomniałaś już. Wiąże ona Morgwarga z ogrodem po wsze czasy. Nawet jeśli się go zabije, wraca. Dobra, nic mi nie mówisz. Niech bogini chroni cię od złego. Nic mi nie mówisz, co by mi pomogło. Ty, obdarzasz miłością, nienawiścią i siłą. Witaj w świątyni Freyi. Pokaż mi swoje towary. Weź mi tą książkę kup, ja to przeczytam sobie, zobaczę o co tu chodzi. Może tam coś znajdę, jakąś odpowiedź. Alchemia. Wyśmienity kartacz. No dobra, co się dało, wytworzyłem. Tu jeszcze mogę coś wytworzyć. No to wytwórz to. Biała mewa i co witrol? Wyśmienity grom. Dobra, do tej białej mewy jeszcze trochę potrzebuję. A konkretnie czego teraz? Nalewki z mandragory. Czy możesz mi opowiedzieć o tej świątyni? Zdarzyło się, że Freya zgubiła swojego ulubionego białego kota. Szukała na wszystkich wyspach i w końcu znalazła go tutaj. Dobra, to już słyszałem, kojarzę. Nie wiedziałem, że Freya lubi koty. Twoja ignorancja nie robi na mnie... Obywaj. Dobra, myślę, że tu nic... Bywaj. Dostałem jakieś książki, znaczy dostałem, kupiłem książki. No właśnie. Przeczytaj to. Na wyspach Skellige, podobnie jak w większości królestw północy, przeważającym wierzeniem jest religia wywodząca się z kultury wielkiej macierzy, matki natury. Dobra. Freya, podobnie jak Melitele, przedstawiona jest w trzech aspektach. Dziewicy, matki i staruchy. Największym sanktuarium wyspach stoi posąg, na którym kobieta w ciąży, odziana w luźne szaty, które częściowo zasłaniają jej twarz.
Brylant wiszni. Dobra. Niewiele to wnosi. Chyba, że... Ty, która obdarzasz miłością, nienawiścią i siłą. Ty, która obdarzasz miłością, nienawiścią i siłą. Dajemy ci jadło. Pamiętaj o nas, matko. Strzeż naszych brzegów. No jak pozbyć się tej klątwy? Nie mam zielonego pojęcia. Daj siłę, by miecz jego lekki był. Niech przeklęte będą wasze imiona. Tu nie wejdę. No nic, spróbujemy jeszcze z tym wilkiem. Pozbądź się potwora z ogrodu, ale jak? Czy jest tu coś, co może jeszcze mnie na coś naprowadzić, bo wydaje mi się... Już tyle rzeczy zbadałem. Jest płytko, nie idzie tu nic znaleźć na razie. Może tu? No jeszcze raz to muszę sobie przejrzeć, bo... Tu tego nie idzie zbadać, nic z tym zrobić. Żadnych konkretów. No nic, trudno. Może gdzieś poszukam w necie podpowiedzi, jak to rozwiązać. Może jeszcze na sam koniec. No jeszcze chwilkę, mamy dopiero 3.16, więc znaleźć
krótką podróż. Jaskinia, w której już byłem. Nie wiem, znajdę, przejrzę sobie, może ktoś to robił i wtedy się... Nie mam zielonego pojęcia, jak to rozwiązać. Ale dobra, jest punkt szybkiej podróży. I co my tu mamy? Dobra, zanim ten punkt szybkiej podróży, wejdźmy w zadania. Dobra, weź to usuń. Pobocznych mam porobione. Zaginiona narzeczona. Jest sporo do zrobienia, 35. Tak, to już mogę większość porobić, są te wiedźmińskie. Ale ja bym wziął główne teraz, mam nadzieję, że to mnie nie... Udajmy się za tym zadaniem. Bo to jest 19 poziom, więc myślę, że od razu mnie tak nie wystrzelą. Do Velen muszę się udać. No to dobra. Szybka podróż. Do Velen oczywiście. Na Podzamcze. Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma, najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Mam 20 któryś poziom, no to jeszcze na koniec wchnijmy troszkę fabuł. Zróbmy to. A co? Wodzi jeno brakuje. Opłanetniki nam deszcz zsyłają. Dobra, zróbmy zapis, w razie gdyby coś było nie tak. Ja tu miałem znaleźć ewentualnie kartę Barona. Czy jest to możliwe w ogóle teraz? Czy ja już znalazłem? Chyba znalazłem, tu chyba była. Jak dobrze pamiętam, bo nic tu więcej nie widzę. No dobra, trudno. Mam sprawę. No. Przychodzę zabrać Umę. Musisz poprosić Barona o zgodę, a tak się składa, że go nie ma. Nie będę o nic prosić, oznajmiam. Możesz spróbować mi przeszkodzić. Ale to byłby błąd, śmiertelny błąd. Myślisz, że się ciebie boję? Powinieneś. Dobra. Nie będę przelewać krwi z powodu jakiegoś ułomka. Idź do stajennego. Wyda ci go. I szerokiej drogi. Pięknie dziękuję. No. Cieszę się, że żeśmy się dogadali. Bezboleśnie. Tak to ja lubię. Który to stajenny? Tu jest stajenny. Zabieram Brzydala. Nie ma takiej... Sierżant Ardal zezwolił. A przywieziecie go z powrotem? Nudno bez niego będzie. Znajdźcie sobie inne rozrywki. Nie wiem, nałapcie żab i nawsadzajcie im słomek do życi. A co? Wiedźminy tak się bawią? No jak? Nie chcesz, żebym ci pokazał, jak się bawią. Tylko nie dmuchają, a zaciągają się żabami. Cześć, mały. To jest płotka. Zawiezie nas do Kermory. No, chodź.
Co do? Dość już wybuchu. Jedziemy. Zdaje się, że mamy gości. Nilfgaardzki koń bojowy. Czego chcecie? Cesarz jest z ciebie niezadowolony. To powinien poprosić o pomoc kogoś innego. Cesarz nie będzie prosił. Ani ciebie, ani nikogo innego. Jedziesz z nami do Wyzimy. Jesteś pewien? Nawet nie próbuj. Dobra, prowadź. No nie, no bez jaj. No, dziwnie to jest. Te konie tak dyszały, jakby to... Tam zaraz dziki gon miał wpaść. A trzecia armia weźmie Banglen od zachodu. Za pozwoleniem, wasza wysokość. Wywiad donosi, że załoga Banglean składa się głównie z najemników. Przekupstwo? Obędzie się bez strat w ludziach. I szybciej. Wydaj stosowne rozkazy, a potem wypływaj. Niezwłocznie. Wasza cesarska mość, Yennefer. Nie ściągnąłem cię tu, żeby wymieniać grzeczności. Złóż meldunek. Bez grzeczności, tym lepiej. To proste. Nie jestem twoim żołnierzem. Nie jestem na twoich usługach. I nie będziesz wydawał mi rozkazów. Wolisz, żebym wydał rozkazy strażnikom? Rozejrzyj się, czekają na moje skinienie. Geralt. Melduj. Ten człowiek jest kluczem do odnalezienia Ciri. Daję ci 3 świeże tropy. Oferuję pomoc wywiadu i nadwornej czarodziejki. A ty zamiast córki przywozisz mi jakąś pokrakę? Lepiej dla ciebie, żeby to nie był koniec raportu. Słuchaj, szukam igły w stogu siana i to igły, która w dowolnym momencie potrafi się... To trudne, tak, zdaję sobie sprawę. I co z tego? Posłuchaj, rządzę największym państwem, jakie widział świat. Prowadzę wojnę z północą, dowodząc dziesiątkami tysięcy żołnierzy. I w domu z korporacjami i szlachtą, które chcą wysadzić mnie z tronu. Więc nie żal się, że coś jest trudne, bo nie robi to na mnie wrażenia. Ta pokraka może być twoją córką. Ciało Umy jest wytworem klątwy i kogoś w sobie skrywa. Umiesz odczynić to zaklęcie? Cóż. Zrobiłam już szeroką kwerendę. Ale musiałabym znać formułę, której użyto, a to... Bafeil Elain Kedmilfoli. Gledivdorn Epteneit. Bundro Itne Iahus. Wiem od Jaskra. Ciri z nim o tym rozmawiała. Chociaż raz mnie pozytywnie zaskoczyłeś. Yennefer, ponawiam pytanie. Tak. Chyba. Ale muszę... Szczegóły mnie nie interesują. Geralt, wiele nie zdziałałeś, ale i tak więcej niż nieudacznicy z mojego wywiadu. Oto pół umówionej nagrody. Drugie pół dostaniesz, kiedy przyprowadzisz mi Ciri. Nie liczyłbym na to.
To nie była prośba, Geralt, tylko polecenie. I dobrze ci radzę. Nie lekceważ go. Audiencję uważam za skończoną. Żegnam. Ich chuj. Dzięki za wsparcie. A co się stało z twoim słynnym ciętym humorem? Byłaś pokorna jak studentka Aretuzy na kolokwium rektora. Po prostu wiem, kiedy mogę sobie pozwolić, a kiedy lepiej położyć po sobie uszy. W przeciwieństwie do niektórych. A, już rozumiem. Czyli jesteś złośliwa wobec mnie, bo jestem tylko prostym wiedźminem. A... Naprawdę, Geralt? Teraz chcesz o tym rozmawiać? Pokłócimy się przy innej okazji i w sali, która ma mniej uszu. No dobrze. To jak możemy odczynić klątwę umy? Musimy zabrać go do Kaer Morhen. A i Geralt. Wybacz, ale nie dam rady cię przenieść z umą i płotką, więc... Nie ma sprawy, pojadę konno. Nigdy nie lubiłem teleportów. Uważaj na siebie. Zaczekaj. Proszę. Może lepiej, żebyś ty go zatrzymała. Racja. Jadę. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma, najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Klątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał Umę w miejsce, w którym żyli najwięksi specjaliści od złych uroków, do wiedźmińskiej twierdzy Kaer Morhen. Widłogony pod samym zamkiem? Chłopaki sobie odpuścili. Długo cię tu nie było. Za długo. Jak podróż? Poza tym, że przeleciał mi nad głową widłogon? No spokojnie. Tylko pasażer się wiercił. No właśnie. Niech nam się przyjrze. Liczne deformacje, oczy, uszy, nozdrza. Zajęcza warga. A czy... No już, już, spokojnie. Cholera, Yennefer miała rację. Piękny to on nie jest. Sam też nie wyglądasz za dobrze. Gdzie się tak ubabrałeś? Co? A, o tym mówisz. Mieszałem wapno na zaprawę. Trzeba połatać mury, zanim się rozlecą do reszty. Sporo roboty. Zwłaszcza dla jednej osoby. Lambert i Eskal nie pomagają? Nie. Yennefer znalazła im pilniejsze zajęcia. Yen już jest? Jest, a jakże. Oho, pokłóciliście się. Geralt, ja rozumiem, że to kobieta, no, jak to się teraz mówi, wyemancypowana. Ale czy maniery jej nie obowiązują? Teleportowała się i żadnego witajcie, tylko od razu będziemy odczyniać klątwę. Trzeba zrobić to i to, Eskel, Lambert, ruchy. A potem poszła do komnaty gościnnej i wywaliła łóżko na dziedziniec. To było dobre łóżko. To samo jej powiedziałem.
Solidna dębowa rama, puchowy materac. Triss zawsze mówiła, że... A, pewnie o to poszło. Pewnie tak. Albo naprawdę nie lubi dębowych mebli. Co planuje Jen? Też bym chciał wiedzieć. Jak to, nie wytłumaczyła wam? Powiedziała, czego potrzebuje do odczynienia klątwy. Ale jak chce to zrobić, już nie. Mimo próśb. Podejrzane. Cieszę się, że to dostrzegasz. No dobra, to gdzie są wszyscy? Eskel poluje na widłogony. I tak trzeba je wytępić, nim się namnożą. A że Yennefer chce z nich destylować jakieś składniki, jak to mówią, dwie pieczenie na jednym ogniu. Lambert jest jeszcze w zamku. Zbiera się w góry, żeby napełnić filakterium energią żywiołów. A Yen? Rozkłada megaskop. Chciała mnie zagonić do pomocy. Miałem biegać z jakimś pikającym ustrojstwem, szukać czegoś. Ale za stary jestem na takie głupoty. Pójdę się z nią przywitać. Dobrze. Tylko nie spodziewaj się, że ci się rzuci na szyję. Odnajdź, pomóż mu. No dobra. A porozmawiamy. Możemy porozmawiać? Jak mogę ci pomóc? Szukam Ciri. Popielate włosy, blizna na policzku. Widziałeś ją? Myślisz, że uniwersalia istnieją jako istota konkretnych rzeczy, czy są tylko wytworem umysłu? Też tak myślę. To była ciekawa rozmowa. Bywaj. No dobra. Gdzie jest ten chłop, co ma mu pomóc? To pewnie ślady Eskela. Nikt inny ostatnio nie wyjeżdżał z zamku. Rozumiem, że tutaj pojechał. Co? Kopytka? Dobra. I te kopytka chyba gdzieś skręciły.
No i co? Już masz ten przedmiot, zbugowało się. Dobra. Czyli olej przeciw drakonidom. Ekwipunek. Miecz srebrny, oleje, olej przeciw humanoidom, olej przeciw drakonidom. Daj mi tutaj. A gdzieś miałem jeszcze olej przeciw pojadom. Gdzie jest ten olej przeciwko humanoidom? Oto jest ten. Dobra. Dajmy tutaj. Olej przeciw drakonidom. Ślady stóp i kozich kopyt. Ciekawe. Kamienie i ślad się urywa. Świetnie. Może pokieruje się węchem. Eskela nie wyczuje za to ta koza. Tylko trzeba czegoś, co nią pachnie. To pachnie kozą. Kawałki obłupanej kory. Wygląda na to, że koza Eskela ocierała się o to drzewo. Kłak sierści. O, ale capi. Mamy smród kozy. No proszę. Ślady Eskela. Miałem nosa. Sama się nie przywiązała. To miała być przynęta na widłogo, no ale widzę, że na wiedźminów też działa. A żeby widłogona zwabić, do palika kozę powrozem przywiąż i wśród listowia czem prędzej skryj się. Bestiariusz brata Adalberta, strona 82. Widzę, że pamięć wciąż dobra, mimo lat. Masz tyle lat, co ja, cwaniaku. Tylko ta siwizna postarza. Dobrze cię wreszcie widzieć. Ciebie też. Jak leci? Po staremu. Od utopca do utopca. To wszystko? Jestem prostym wiedźminem. Nie walczę ze smokami, nie bratam się z królami, ani nie sypiam z czarodziejkami. Nie to, co niektórzy. Wierz mi, nie ma czego zazdrościć. Racja. Zapijanie kawioru szampanem to musi być ciężka praca. Słyszałeś? Leci. Tam jest. Dał sobie zły dzień na opuszczenie gniazda. Cholera! Zrywa się! Po skrzydłach go! Gdzie jest moja kusza? Znoszę, jak to robią gadziska paskudne. Mógłby nam już... Nie bałeś się zostawić konia tam na dole? Widłogon mógł zapalować i na niego. Tam. Wojsiłek to koń bojowy pełnej kedweńskiej krwi. Dałby radę. Mówiłem ci, skąd go mam? Nie. Chyba nie. Raz uratowałem takiego rycerzyka. Wiesz, las, noc, wilki. Taki tam stan. Mocno krwawi. I to z jakiejś tętnicy, pojucha jasna. Daleko już nie zaleci. Idą se łowiecki, idą se pypcią. Juchasa nie widno i na dzwonki zbywcą. Co to za piosenka? A taka tam góralska. Akurat do wspinaczki. Matka mi śpiewała. Pamiętasz ją? Tylko tę głupią przyśpiewkę, nic więcej.
tu wylądował? I to niezbyt zgrabnie. Patrz na te ślady. Chyba złamał skrzydło. Wygląda na to, że zwiał do leża. I dobrze. Stąd już nie ucieknie. Tu nie przejdziemy. Trzeba tutaj się wspinać. No dobra, zbierz płynu rdzeniowego i zbierajmy się stąd. Tnij z tyłu, tuż pod czaszką. Wtedy nie powiesz. Chcesz mi jeszcze pokazać, którą stroną noża mam ciąć? Tą ostrą. No pośpiesz się. Tak, wilku? Ulepszone rękawice cechu wilka. Dobra, będziemy to robić kiedy indziej. Wracamy. Ej, ale ja tu chyba nie byłem. Więc zajrzyjmy tu. Nie, no byłem, bo tu Bikosa była. Bikosa. Słuchaj. Co powiesz na mały wyścig? Sprawdzilibyśmy, kto jest szybszy, Wojsiłek czy Płotka. No i kto jest lepszym jeźdźcem. Wyzwanie żadne, bo prześcignąłbym cię nawet na kulawej świni. Ale czemu by nie? Sam jesteś kulawa świnia. Kto pierwszy w Kermoren, ten lepszy. No pędź, Płotka! Bo ten twój wysiłek mnie tu zaraz zmyli. Jedź, Płotka. Żebyś karku nie skręcił. Drugą może mi się uda chwilę przyblokować, żeby mi koń się... No właśnie, o to chodziło, już jestem w Kermoren. No i kto lepszy? Nie tak szybko. No wreszcie, długo kazałeś na siebie czekać. Siodło mi się zsuwało. Złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. Sam jesteś baletnica, ale taka, co cholernie dobrze jeździ konno. Należy ci się jakaś nagroda. Daj spokój, nic od ciebie nie wezmę. Najwyżej postawisz mi kolejkę przy jakiejś okazji. Dobra, tak się umówmy. No. No i dobra, moi drodzy, resztę zrobimy następnym razem. Już jest prawie 4 godziny. Kurczę, jak ten czas leci. Było sporo pobocznie. No i nie spodziewałem się, że ta fabuła. Myślałem, że gdzieś tam wcześniej to utnę, ale no jak widzicie, część zrobione. Teraz ja sobie ustawię tutaj tylko zadanie.
Uzupełnij żywioły, ostatnia próba, znajdź Lamberta, zakłócenia. Oj, 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 oj. Sporo tego. Więc dobra, myślę, że następnym razem ogarniemy już troszkę fabuły, żeby te poziomy, bo to jest 19, ja mam 26, więc jeszcze troszkę pchniemy tą fabułkę, myślę. Jest jeszcze pobocznie dużo do zrobienia, więc dzisiaj było pobocznie, bardzo dużo pobocznie. Na sam koniec troszeczkę podgrzaliśmy fabułą. Mam nadzieję, że wam się podobało, fajnie oglądało, jak nie fajnie grało. Zapraszam na kolejne spotkanie, oczywiście nie tylko z Wiedźminem. I do następnego. Trzymajcie się, cześć.